Przejdziemy do uchwały nr 72/416/2023 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujący na terenie gminy Stara Kornica i zwolnień z tym, w tym podatku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku oraz artykułem 5 artykułem 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1911 roku o podatkach i opłatach lokalnych w związku z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych stawek kwoty podatków i opłat lokalnych na 2024 rok. Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 w następującej wysokości. Podpunkt pierwszy od gruntów. Podpunkt A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków złotówkę od metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt B. Pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych 5 zł od hektara powierzchni. Podpunkt C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności i pożytku publicznego oraz organizacji pożytku publicznego w wysokości 30 groszy za metr kwadratowy powierzchni. Podpunkt D. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, do których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a tym w tym samym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3 zł 81 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt drugi od budynków lub ich części. Podpunkt A. Mieszkalnych w wysokości 70 groszy za metr kwadratowy powierzchni lokalowej. Podpunkt B. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanego materiału siewnego w wysokości 12 zł za od metra, 1 m² powierzchni użytkowej. Podpunkt D. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 5 zł 25 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt E. Od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego przepraszam, w wysokości 8 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt trzeci od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 ust. 3 i 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalowych. Paragraf drugi. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty związane z działalnością kulturalną z wyjątkiem wykorzystania na działalność gospodarczą. Paragraf trzeci. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych odbywa się poprzez dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Gminy Stara Kornica lub na rachunek bieżący Urzędu Gminy nr 14 80 35 000 000 16 58 20 00 00 10. Paragraf czwarty.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stara Kornica. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Czy ktoś z Państwa z radnych chciałby zabrać głos jeszcze odnośnie uchwały powyższej? Jeżeli nie, to przejdziemy do przegłosowania uchwały nr 72/416/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązującej na terenie gminy Stara Kornica i zwolnień z tym podatku. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przegłosowaniem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem powyższej uchwały było 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przejdziemy do kolejnej uchwały. Uchwała nr 72/417/2023 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2040 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułem 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2024 Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co następuje. Paragraf 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2023 rok z kwoty 89,63 zł za 1 kwintal do kwoty 44 zł za 1 kwintal. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stara Kornica. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Czy ktoś z Państwa z radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan Ignacy Jańczuk. Dziękuję za głos. Chciałbym tak króciutko się odnieść do wszystkich tych podatków. Tam dziękuję dla komisji, na której ja nie mogłem być, że podjęła tą decyzję o niepodnoszeniu tam podatków, bo dopóki nie zostaną te pieniądze wydatkowane racjonalnie w naszej gminie, nie ma sensu ich podnosić. I też bym prosił pana wójta, aby pan, jak będzie pan się wypowiadał, to nie mówił, że gmina znowu coś straciła. Bo jeśli pan chce, to możemy, taki mam pomysł, że można to zmienić, tą zasadę i zebrać podatek po prostu towarem, a więc tym żytem, który tutaj GUS tam wyliczył na 89 zł. I po prostu gmina nic nie traci, troszkę mniej tam zyskuje. A jeśli chcieli tam byście zahandlować tym żytem, to może urząd w porozumieniu z prezesem GUS-u zebrać to i sprzedać po 90 zł, ewentualnie nawet i po 150. I wtedy pan powie, że gmina tam zyskała 100% tam podatku. Myślę, że rolnicy bardzo chętnie dostarczą te zboże w tej cenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przejdziemy do przegłosowania uchwały nr 72/417/2023 z 30 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o przyciśnięcie guzika i podniesienie ręki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem powyższej uchwały było 13 radnych. Informuję, że podatki nie zostały zmienione, zostają na tej samej stopie.
I chcę tu tak nadmienić, że też ułatwienie mamy dla pracowników, bo wystarczy zmianę daty i papier zostanie ten sam. Mogę, panie przewodniczący? Przejdziemy do informacji takie... Zamiejscowej Izby Rolniczej Oddział Sielce w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok. Na podstawie pisma PO.3121.1.23 z dnia 24 listopada 2023 roku wójta gminy Stara Kornica skierowanego w trybie artykułu 5a ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Mazowiecka Izba Rolnicza pozytywnie opiniuje powyższy projekt. Opinia została wypracowana po konsultacjach z członkami Rady Powiatowej MIR Powiatu Łosickiego z gminą Stara Kornica. Informacja o pani prezes. Informacje również odnośnie podatku leśnego. Wymiar podatku leśnego. W roku 2020 stawka z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wynosi 196,84 zł za metr sześcienny. W 2020 to są stawki, może przeczytam o wszystkie, 96,84 zł za metr sześcienny, to jest razy 0,22, czyli 43,30 zł za 1 hektar lasu. W 2021 roku stawka z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wyniosła 212,26 zł za metr sześcienny. To jest 212,26 zł razy 0,22, czyli 46,69 zł za 1 hektar lasu. W 2022 roku stawka z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosła 323,18 zł za metr sześcienny. To jest 323,18 razy 0,22, to jest 71,09 zł za 1 hektar lasu. W 2023 roku stawka z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wyniosła 323,18 zł za metr sześcienny. I stawka ta wynosi 72,03 zł za, przepraszam? 327,43 razy 0,22 to jest 72,03 zł, 0,346 za 1 hektar lasu. I przejdziemy do kolejnej uchwały. Uchwały w sprawie... Pani przewodnicząca, pytanie. Proszę bardzo. Pani przeczytała to tylko kwotę wyjaśnienia, szanowni państwo. Tam, gdzie jest podatek przyjmowany według stawki GUS-owskiej, to jest według wymiaru tutaj, który pani przewodnicząca przedstawiła i dlatego na tą okoliczność nie ma uchwały. A dlaczego pani pominęła uzasadnienie i wielkości podatku przy podatku rolnym? Bo ale ja mam to uzasadnienie po tej kartce. To mogę przeczytać. Mogę? Nie, pani już chce przejść do podatku, do następnej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chodzi o podatek rolny i o tą tabelkę, którą państwo mieli, to było na komisji. To jest informacja, jak przedstawia się podatek w poszczególnych gminach. Czy mam odczytać tą?
Myślę, że tak, bo proszę, są sołtysi, jeżeli chodzi, słyszą. To jest informacja z komisji. Ja myślę, że bardzo proszę o panią o skierowanie tej informacji też dla sołtysów i bardzo proszę o spokój i ciszę, bo to jest bardzo ważna informacja i bardzo pozytywna dla naszych mieszkańców. Słucham? Za chwilę, dobrze? Przeczytam tylko dwa ostatnie lata. 22 i 23 rok, żeby już nie przedłużać. Gmina Stara Kornica w ciągu, tu mamy 4 lata, w 22 roku miała stawkę 44 zł za 1 kwintal, to jest 44 razy 2,5, czyli 100 zł, 110 zł za hektar przeliczeniowy. W 2023 roku była również stawka taka sama, 44 zł, 110 zł za hektar przeliczeniowy. W 2024 roku zostajemy przy tej samej stawce. Gmina Platerów w 2022 roku miała stawkę 44, w 2023 roku podniosła to stawkę o 2 zł, ma 46 zł. Jak jest obecnie, nie powiem, bo nie wiem. Nie, ale poda pani jeszcze, jak się kształtuje w przeliczeniu na hektar przeliczeniowy. 46 zł to jest 115 zł za hektar przeliczeniowy. Czyli ze 110 podnieśli do 115. Tak mam czytać, panie wójcie? Dobrze. Gmina Sarnaki w 2022 roku miała stawkę 40 zł, czyli za hektar przeliczeniowy 100 zł w 2022. W 2023 roku miała stawkę 44 zł, tak jak my, czyli 110 zł. Jak jest obecnie? Nie powiem, bo nie wiem. Gmina Konstantynów w 2022 roku miała stawkę 57 zł za kwintal, czyli 142 zł 50 groszy. W 2023 roku podnieśli tą stawkę do 65 zł za kwintal i mieli stawkę 162 zł 50 groszy. Gmina Huszlew w 2022 roku miała stawkę 56 zł za jeden kwintal, czyli 140 zł. W 2023 roku podnieśli tą stawkę do 64 zł i mieli opłatę 160 zł. Gmina Olszanka w 2022 roku miała stawkę 48 zł za jeden kwintal, czyli w sumie 120 zł. W 2023 roku również nie zmienili tej stawki, zostali na stawce 48 zł, czyli 120 zł. Gmina Łosice w 2022 roku miała stawkę 47 zł i 45 zł za kwintal, czyli 118 zł 63 za hektar przeliczeniowy. W 2023 roku podnieśli tę stawkę do kwoty 52 zł i 20 groszy za kwintal i mieli stawkę 130 zł 50 groszy za hektar przeliczeniowy. Gmina Leśna Podlaska w 2022 roku miała stawkę 57 zł za kwintal i 142 zł i 50 groszy za hektar przeliczeniowy. W 2023 roku podnieśli stawkę do 65 zł za kwintal i mieli stawkę 162 i 50 groszy za 1 hektar przeliczeniowy. Gmina Stara Kornica od 2022 roku nie podniosła stawki podatku rolnego. Może mi pan teraz, wójt, powiedzieć, po co miałam odczytać tą tabelę? No była załączona. Myślę, że są przedstawiciele mieszkańców, sołtysi i inni. To dobrze byłoby, żeby też mieli informację, jaka jest polityka prowadzona, jeżeli chodzi o sprawy podatkowe na terenie gminy, a to się wiąże potem, jakie będą możliwości, szanse na realizację bieżących zadań
tych inwestycyjnych i bieżących utrzymania związanych z funkcjonowaniem urzędu. To chcę tylko Państwu powiedzieć, na przykład w tej chwili wydałem polecenie, żeby naprawić pompy na hydroformie 5 starej kornicy, ponieważ już pojawiły się kontrolki, że po iluś tam latach i godzinach pracy muszą być wymienione elementy. I myślę też, że ta czynność będzie kosztowała nie 1000 zł, tylko kilkanaście tysięcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Mateusz Leszczyński o zabranie głosu. Ale też nie podnosimy. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie wójcie, skoro pan tam rozdał te kartki, tutaj sołtysom, niech pan rozda też, jaka gmina, jaki ma budżet na dany rok. Wtedy może będzie mieli jakieś poglądy szacunkowe, kto ile płaci i za hektar co i jak, bo my mamy akurat budżet, wiemy jaki mamy. Zobaczymy, jakie ma leśna Podlaska, Olszanka, Sarnaki. Wtedy może mieć większy A proszę pana, a ile mamy budżet po stronie wpływów na 2023 rok plan, a ile mamy po stronie wydatków bieżące i budżet wraz z inwestycjami? Panie wójcie, a ile mieliśmy w 22? W 21, w 20. Tak, proszę pana. No proszę, ja teraz ich był mniejszy. No pytam, ile mieliśmy i co zrobiliśmy w te lata? A pan teraz mówi, bo to, pan co było wykazane w załącznikach majątkowych, proszę pana. No to w załącznikach majątkowych. To niech pan odpowie. W 22, ja w tej chwili nie mam informacji. 20. To pan, jak chce powiedzieć, to pan powinien przeczytać się radnym i przypomnieć wszystko. Jakie były wartości budżetu planowanego i wykonanego w ostatnich 4 czy 5 latach, bo taką informację państwo co roku dostaniecie. Dziękuję. To jak pan przedstawiał takie informacje z innych gmin, to niech pan też pan podaje budżet innych gmin, jaki jest na dany rok i wtedy możemy mieć ten racjonalny kalkulację, jak do tego podchodzić, a nie pokazać, w jakiej gminie jaki jest podatek. To niech pan pokaże, w jakiej gminie jaki jest budżet, wtedy możemy cokolwiek mówić o tym, a nie tak gdybać sobie na innych gminach. A jaki jest, są, inaczej panu powiem, z czego się składają elementy budżetu po stronie dochodów i wydatków. Dziękuję. No z czego? Z 21 roku pan chce, czy z tego? No z którego pan chce? Z tego jednego roku, jeżeli wracamy na przykład lata 20-2003. Dziękuję. Ale jak nie rozumiem, co pan 20-2000, no to z 20 pan chce roku, czy chce pan z tego roku? No chyba pan ma trochę no mam, rozsądku. Właśnie, no mam, i no dostajecie państwo dokumenty. Jakie są pozycje co roku po stronie dochodów i jakie są pozycje budżetu po stronie wydatków? No tak, dziękuję. Są. Zaplanowanie przedsięwzięć przez pana w 21, 22, 20 roku, a potem przenoszenie na następny rok. Przekładanie. A papier wszystko przyjmie, będzie, a potem panowie, jak są wybory, wszystko na raz i wójt wszystko zrobi. I 10 baniek długu albo inwestycji, panowie, albo jeszcze więcej. To jest debata do budżetu. Tak samo było z tamtą kadencją i przed poprzednią. Spójrzcie papiery. Mateuszu. Już spokojnie. No taka jest prawda, no skoro dajemy z innych gmin kalkulacje z podatków, no to dajmy też z innych gmin budżet roczny, a nie tam wciskanie ludziom kitu po prostu, co jest. Ja myślę, że wszyscy mieszkańcy będą rozumieli to. Proszę mikrofon dla pana Krzysztofa Gadowskiego. Ale jak w innej gminie masz budżet 15 milionów, a u nas jest 30, no to pomyśl sobie, jak to jest, jak to się kalkuluje. I potem się pokazuje, że w innych gminie jest 5 zł droższy podatek. No ja o czym tu gadamy? No ludzie. Dobrze, panowie. I zobacz, co się robi, a co się nie robi. No nie oszukujmy się, no ludzie. Panowie, proszę już spokój. Jeżeli wolno, apel pana wójta, to proszę sobie zestawić informacje, poprosić, jakie mają budżety poszczególne samorządy i też wyjdzie, jakie wydatki mają inwestycyjne poszczególne gminy w ostatnich na przykład 10 czy 15 latach. Dziękuję. Ale panie wójcie, przecież pan sobie zrobił zestawienie z podatków rolnego, to czemu niech pan zrobi zestawienie od razu z budżetu albo z tych, jaki mają budżet roczny? Przecież wiedział pan, jak zrobić zestawienie z gruntów rolnych z każdej gminy. Panowie, bardzo proszę już o ciszę. Przechodzimy do podatku transportowego. Panie wójcie, już jedno pytanko małe, tylko grzeczne. Pan Kirluk powiedział, że u nich opłaty za podatek to stanowią i za odpady 90%, ale panie wójcie, zapłat, pan Kirluk ale jaka że jest ma ściągalność wartość tych płatności 90%. Za odpady i za podatek, proszę pana. Czyli jaka? To niech pan przedstawi. Czyli teraz każde dla mnie. Już kiedyś przedstawiałem na sesji podatku, i mówiłem, jaka jest
kwota wpływu, jeżeli chodzi o podatek rolny, z poszczególnych sołectw. Ale jak odnajdę, to jeszcze raz zamieszczę to na stronę. Dziękuję. Jeszcze niech pan pokaże z poszczególnych sołectw wagę tych śmieci za poszczególne sołectwa, jak pan mówi, że waży. Dobra. Z przoku. I wtedy możemy mówić o wpływach z podatku. Panowie, kończymy. Proszę tę nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Odbiór śmieci, tłumaczyłem na sesji, jest robiony bez podziału na poszczególne sołectwa wioski. Dziękuję. No to skoro ma pan podział na podatki, niech pan sobie podział tutaj. Panie Mateuszu, dziękuję. Bo panie łatwo, Mateuszu. Łatwo się wszystko do jednego wora wrzuca, a potem oskarżać jedną osobę. Panie Mateuszu, dziękuję jeszcze mieć bardzo. I firma punkt składowania odpadów, panie który wójcie, w całym dziękuję. Łańcuszku gospodarki odpadami jest wymagany. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała numer 72 łamane na 418 łamane na 2023 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na rok 2024 oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 8, 10 i artykułem 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przy uwzględnieniu obwieszczenia ministra finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych stawek górnej granicy stawek kwoty podatków i opłat lokalowych w 2024 roku oraz obwieszczenia ministra finansów z dnia 12 października 2003 roku w sprawie stawek minimalnych podatków od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2024. Podpunkt pierwszy. Od samochodów ciężarowego o dopuszczonej masie całkowitej pojazdu. Podpunkt A. Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 296 zł. Podpunkt D. Powyżej 2,5 tony do 9 ton włącznie 465 zł. Podpunkt C. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 634 zł. Podpunkt drugi. Od samochodu ciężarowego o dopuszczonej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawka podatku określona są w załączniku nr 1 do uchwały. Podpunkt trzeci. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznej z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 3,5 ton i poniżej 12 ton 634 zł. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały. Punkt 5. Od przyczepy lub naczepy, której łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczoną masę całkowitą do 7 ton i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z wyłączeniem z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 634 zł. Podpunkt 6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczoną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały. Podpunkt 7. Od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, podpunkt A, mniejsze niż 22 miejsc, 972 zł. Podpunkt B, równej lub wyższej niż 22 miejsca, 1099 zł. Paragraf drugi. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane do celów oświatowych
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Wyżej wymienione zwolnienia nie dotyczą środków transportowych związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczą. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stara Kornica. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem uchwały nr 72/418/2023 w sprawie określonej wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara Kornica na 2024 rok oraz zwolnień z tym podatku, bardzo proszę o przegłosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Za przyjęciem powyższej uchwały było 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przejdziemy teraz do kolejnej uchwały. Do uchwały nr 72/419/2023 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stara Kornica na lata 2023-2036. I bardzo proszę panią inspektor o przedstawienie uzasadnienia i objaśnień do powyższej uchwały. Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stara Kornica na lata 2023-2036. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Stara Kornica na lata 2023-2038 przyjęta uchwałą Rady Gminy 62/363/2023 rok z dnia 20 stycznia 2023 roku, uchwałą Rady Gminy z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniona została następująco. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 232 856 zł i 1 grosz. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 114 915 zł. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 347 771 zł i 1 grosz. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 290 597 zł 10 groszy. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 58 115 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 348 712 zł 10 groszy. Deficyt budżetu na rok 2023 rok ulega zmianie i wynosi 12 534 346 zł 5 groszy i zostanie sfinansowany pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4 899 510 zł 80 groszy, pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 079 617 zł. Niewykorzystanych środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 140 880 zł. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku w bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 683 948 zł 71 groszy, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4 730 389 zł 54 groszy. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 57 741 zł 9 groszy. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 595 456 zł 5 groszy z następujących źródeł: pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4 899 510 zł 80 groszy, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 079 617 zł, niewykorzystanych środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy
o finansach publicznych w kwocie 140 880 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 791 499 zł, 54 groszy, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 683 948 zł 71 groszy. Ustalono rozchody budżetu w 2023 roku na kwotę 61 110 zł, co stanowi spłatę raty zaciągniętej pożyczki. W roku 2024 spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwota 81 480 zł i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 734 925 zł. W latach 2025-2028 spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 81 480 zł i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 979 900 zł. W roku 2029 spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska kwota 81 480 zł i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 244 985 zł 80 groszy. W latach 2030-2035 spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 81 480 zł. W roku 2036 spłata pożyczki w kwocie 40 747 zł. W roku 2023 zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 100 tysięcy. Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14 915 zł. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 80 110 zł 9 groszy. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 446 888 zł 75 groszy. Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 311 823 zł 35 groszy. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 758 712 zł 10 groszy. Prowadzono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o kwotę 366 851 zł. Zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 1 225 563 zł 10 groszy, w tym majątkowe 858 712 zł 10 groszy i bieżące 366 851 zł. W 2025 roku wprowadzono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o kwotę 209 720 zł. Zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 209 920 zł, w tym wydatki majątkowe 200 zł i bieżące 209 720 zł. W 2026 roku wprowadzono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o kwotę 252 262 zł. Zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 252 262 zł, w tym bieżące 262 262 zł. W 2027 roku wprowadzono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o kwotę 267 048 zł 20 groszy. Zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 267 048 zł 20 groszy i są to wydatki bieżące. W 2028 roku wprowadzono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o kwotę 283 300
313 zł 2 grosze, zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 283 313 zł 2 grosze i są to wydatki bieżące. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą realizacja projektu Mazowsze bez smogu. Łączne nakłady finansowe na kwotę 1 379 194,23 zł. W tym rok 2024 366 851 zł. Rok 2025 209 720 zł. Rok 2026 252 262 zł. Limit zobowiązań w latach 2024-2026 kwota 828 923 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą zakup drona w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Łączne nakłady 100 100 zł. Limit 2024 roku kwota 100 000. Limit 2025 roku kwota 100 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie zakup samochodu w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Łączne nakłady 150 100 zł. Limit 2024 roku kwota 150 000. Limit 2025 roku kwota 100 zł. Zmniejszono limit zobowiązań roku 2023 roku w przedsięwzięciu pod nazwą opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica o kwotę 70 436 zł 30 groszy, a zwiększono rok 2024 o kwotę 70 436 zł 30 groszy. Zmniejszono limit zobowiązań roku 2023, a zwiększono 2024 przedsięwzięcia pod nazwą modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Górnica, modernizacja drogi gminnej nr 200611W w miejscowości Kiełbaski o kwotę 130 400 zł. Zmniejszono limit zobowiązań 2023, a zwiększono do 2024 przedsięwzięcia pod nazwą modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Górnica, modernizacja drogi gminnej nr 200 621W w miejscowości Szpaki Kolonia o kwotę 200 000. Zmniejszono limit zobowiązań roku 2023, a zwiększono 2024 przedsięwzięcia pod nazwą modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Górnica, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Stara Górnica o kwotę 207 875 zł 80 groszy. Jeżeli można, to poproszę również albo może nie. Czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie, to odczytam treść uchwały. Uchwała nr 72 łamane na 419 łamane na 2023 Rady Gminy Starej Kornica z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2023-2036. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 72 łamane na 363 łamane na 2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023-2038 wprowadza się zmiany. Paragraf drugi. Treść wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 ulega zmianie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Paragraf 4. Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa z radnych ma jakieś pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie uchwały nr 72/419/2023 Rady Gminy Stare Kornica z dnia 30 listopada w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stara Kornica. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem powyższej uchwały było 10 radnych. Dwie osoby są przeciw. Uchwała większością głosów została podjęta. I bardzo proszę o wyjaśnienia do uchwały nr 72, do objaśnienia do uchwały nr 72/420/23 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. Poproszę o wyjaśnienia. Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy w Stare Kornicy z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w planie budżetu na 2023 rok. Uchwała budżetowa nr 62/364/2023 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 została zmieniona uchwałą Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia wniosków w sprawie realizacji programu Lekcje o Finansach, dział 801, rozdział 801.01, paragraf 205, na kwotę 12 800 zł. Otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu refundacji na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 2115 zł. Dział 758, rozdział 758.14, paragraf 2100. Promesy wstępne do finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, edycja numer 2, dział 900, rozdział 915, paragraf 637, 6370. Zmniejszenie o kwotę 197 481 zł 1 grosz. Przeniesienie realizacji zadania modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica na rok 2024 rok. Promesy wstępnej do finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, edycja druga, dział 600, rozdział 616, paragraf 6370, zmniejszenie o kwotę 123 880 złotych, przeniesienie realizacji zadania modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica, modernizacja drogi gminy nr 2611 w miejscowości Kiełbaski na rok 2024. Promesy wstępnej do finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja nr 2, dział 600, rozdział 616, paragraf 6370, zmniejszenie o kwotę 190 tysięcy, przeniesienie realizacji zadania modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowe na terenie gminy Stara Kornica, modernizacja drogi gminnej nr 2621W miejscowości Szpaki Kolonia na rok 2024. Wstępna promesa do finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznej edycja nr 2/2021/5889 Polski Ład z dnia 28 lutego 2002 roku pod nazwą inwestycji modernizacja drogi gminnej w Kobylanach kwota 163 590 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących są następujące. Dział 600 Transport i Łączność, rozdział 616 Drogi Publiczne Gminne. Zmniejszono plan wydatków na
na zakup usług pozostałych o kwotę 15 tysięcy. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 754-12 Ochotnicze straże pożarne, zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 40 tysięcy. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 801-01 Szkoły podstawowe, zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4 tysiące, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 tysięcy, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 tysięcy, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 49 500, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające o kwotę 3 tysiące, zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2400, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4150, różne opłaty i składki o kwotę 450 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 68 tysięcy, rozdział 801-03, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1200, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5000, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 28 tysięcy. Rozdział 801-04. Przedszkola. Zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 tysiące. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 5 tysięcy. Rozdział 801-07. Świetlice szkolne. Zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 tysięcy. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7 tysięcy. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli o kwotę 5 tysięcy. Rozdział 801-13. Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 tysięcy. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 tysiące. Rozdział 801-48. Stołówki szkolne i przedszkolne. Zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2800. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 tysięcy. Rozdział 801-95. Pozostała działalność. Zwiększono plan wydatków na zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2115. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 900-02. Gospodarka odpadami komunalnymi. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8600. Zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1200, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 200, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7200. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 15 tysięcy. Plan wydatków majątkowych zmienił się następująco. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 tysięcy, dział 010, rozdział 010-43, paragraf 605. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Stara Kornica. Zwiększono plan wydatków o kwotę 200 tysięcy, dział 600, rozdział 616, paragraf 605. Modernizacja drogi gminnej numer 200-611W w miejscowości Kiełbaski. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6520, dział 600, rozdział 616, paragraf 6050. Modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica. Modernizacja drogi gminnej numer 200-611W w miejscowości Kiełbaski na kwotę 20 tysięcy. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 tysięcy, dział 600, rozdział 616, paragraf 6050. Modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica.
Modernizacja drogi gminy numer 2611 w miejscowości Szpaki Kolonia na kwotę 20 tysięcy. Dodano nowe zadania na kwotę 70 tysięcy, dział 600, rozdział 616, paragraf 605, przebudowa, modernizacja drogi gminy numer 2602 w miejscowości Kazimierzów. Przepraszam, jaka tam jest kwota? W piątym? 50 tysięcy. No właśnie, bo ja usłyszałam 70, dlatego pytam się. Dobrze, 50 tysięcy, tak. Przeniesiono na przyszły rok, to jest 24, na kwotę 123 880 zł, dział 600, rozdział 616, paragraf 6370, modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica, modernizacja drogi gminnej numer 200611 w miejscowości Kiełbaski. Przeniesiono na przyszły rok, to jest 2024, na kwotę 190 tysięcy, dział 600, rozdział 616, paragraf 6370, modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica, modernizacja drogi gminy numer 200611 w miejscowości Szpaki Kolonia. Zmieniono źródło finansowania zadania modernizacja drogi gminy w Kobylanach, roboty budowlane o kwotę 163 590 zł z klasyfikacji dział 600, rozdział 616, paragraf 6370 na klasyfikację 600, rozdział 616, paragraf 6050. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 436 zł 30 groszy, dział 710, rozdział 710.04, paragraf 6050. Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica na kwotę 85 792 zł 57 groszy. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1460, dział 900, rozdział 905, paragraf 6559, ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w gminie Stara Kornica. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1460 zł, dział 921, rozdział 921.09, paragraf 6059, przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 394 zł, dział 900, rozdział 915, paragraf 6050, modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica na kwotę 30 tysięcy. Przeniesiono na przyszły rok, to jest 24, plan wydatków o kwotę 197 481 zł 1 grosz, dział 900, rozdział 915, paragraf 6370, modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica. Dodano nowe zadanie, modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Starych Szpakach na kwotę 70 tysięcy, dział 801, rozdział 801.01, paragraf 6050. Zmniejszono nakłady na zadanie przebudowa dachu w szkole podstawowej w Starych Szpakach o kwotę 70 tysięcy, dział 801, rozdział 801.01, paragraf 6050. W tabeli numer 6 do niniejszej uchwały na wniosek sołectwa wsi Walim dokonano zmian, wytyczenie rzeczywistego przebiegu dróg do pól na terenie sołectwa Walim zmniejszono o kwotę 15 tysięcy, a zwiększono na ułożenie 90 m2 kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Walimie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa z radnych ma jakieś pytania odnośnie budżetu?
Proszę bardzo, pan Mateusz. Ja chciałbym tu podziękować o stworzenie tego nowego zadania modernizacji placu zabaw w szkole w Starych Szpakach. Chciałbym tu podziękować w imieniu rodziców, uczniów i nauczycieli. Mam nadzieję, że ta inwestycja zostanie wykonana, bo nawet dzisiaj byłem w szkole i tam rozmawiałem z panią dyrektor na ten temat. Widziałem, że dzieci z Kornicy powoli przeprowadzają się tutaj od nas ze Szpak, powoli się przenoszą do siebie. Także myślę, że fajnym by było prezentem dla naszych dzieci zaużyczenie szkoły przez ten czas remontu. Taki plac zabaw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie? Ja mam jedno pytanie. Proszę mi wyjaśnić. Punkt 5. Dodano nowe zadanie na kwotę 50 tysięcy złotych. Przebudowa, modernizacja drogi gminnej numer 2602W w miejscowości Kazimierzów. Czy to zadanie będzie wykonane w tym roku? Panie wójcie. Dziękuję pani przewodnicząca. Jest to zadanie, które sołectwo zgłosiło. Chcemy przygotować dokumentację i projekt do zgłoszenia w grudniu na pozyskanie środków i realizację w 2024 roku. Sołectwo też przekazało fundusz sołecki cały na te zadanie. Panie wójcie, słowo sołectwo przekazało cały fundusz na to zadanie. To dotyczy się 2024 roku czy tego roku? Bo w sołectwie Kazimierzu w tym roku były określone działania. I tam z tego co ja pamiętam, to nie było kwota 50 tysięcy na modernizację i przebudowę drogi gminnej w Kazimierzowie. Czy to jest kwota zabezpieczona na przygotowanie jakiejś dokumentacji do drogi? Tak, przecież mówiłem przed chwilą, jest to kwota na przygotowanie dokumentacji, na które będzie zrobiona, a jednocześnie mieszkańcy, pani przewodnicząca, nie w tym roku, bo w tym roku już nie ma możliwości zgłaszania zmian funduszu, tylko cały fundusz 2024 roku przeznaczyli na tą drogę. Dziękuję. Od pana tutaj skrzyżowania, jak się do pana jedzie w tę stronę dostawu. Dobrze. Tak. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? W takim razie odczytam treść uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 artykułu 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuły 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Rada Gminy uchwala co następuje. W uchwale nr 72/364/2023 Rady Gminy Starej Kornicy z dnia, 62/364/2023 Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2023 roku wprowadza się w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się zmiany polegające na paragraf pierwszy. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 232 856 zł i 1 grosz z tego. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 114 915 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 347 771 zł i 1 grosz. Ogółem plan dochodów budżetu po zmianie wyniesie 39 665 233 zł i 66 groszy z tego. Plan dochodów bieżących 25 143 130 zł i 66 groszy. Plan dochodów majątkowych 14 522 zł 103
przepraszam, 14 522 103 zł zgodnie z tabelą numer 1 do niniejszej uchwały. Zmianie ulega tabela numer 1 do budżetu gminy na 2023 rok. Paragraf drugi. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 290 597 zł i 10 groszy, z tego zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 58 115 zł, zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 348 712 zł i 10 groszy. Ogółem plan wydatków budżetów po zmianach wyniesie 52 199 579 złotych i 71 groszy. Z tego plan wydatków bieżących 23 491 300 306 zł 71 groszy, plan wydatków majątkowych 28 708 272 zł i 99 groszy. Zgodnie z tabelą numer 2 do niniejszej uchwały zmianie ulega tabela numer 2 do budżetu gminy na 2023 rok. Paragraf trzeci. W tabeli numer 5 plan wydatków majątkowych na rok 2023 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Starej Kornicy z dnia do uchwały budżetowej Rady Gminy Starej Kornicy nr 62/364/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się zmiany. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach przedstawia tabelę nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W tabeli nr 6 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Starej Kornicy nr 62/364/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się zmiany. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok po zmianach przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w artykule w paragrafie 1 i 2, ulega zmianie wynik finansowy budżetu gminy. Punkt 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 57 741 zł i 9 groszy do kwoty 12 534 346 zł i 5 groszy, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4 899 510 zł i 80 groszy, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 079 617 zł, niewykorzystanych środków, o których mowa w artykule 5 punkt 1 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 140 880 zł. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 683 948 zł i 71 groszy. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 730 zł 389 zł i 54 groszy. Punkt drugi. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 57 741 zł i 9 groszy. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 595 456 zł i 5 groszy z następujących źródeł. Pożyczki z Narodowego z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4 899 510 zł i 80 groszy. Pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 079 617 zł. Niewykorzystanych środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 140 880 zł.
nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 791 499 zł i 54 grosze. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku w bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 683 948 zł i 71 groszy. Punkt trzeci. Rozchody budżetu w kwocie 61 110 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostaje bez zmian. Plan po zmianach przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabelę nr 5 do niniejszej uchwały. Zmianie ulega tabela nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok, nr 62/364/2023 Rady Gminy Starej Kornicy z dnia 20 stycznia 2023 roku. Paragraf 6. Zmianie ulega załącznik nr 3 do uchwały nr 62/364/2023 Rady Gminy Starej Kornicy z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za odpady komunalne na 2023 rok. Po zmianach plan dochodów i wydatków związanych z opłatą za odpady komunalne na 2023 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały nr 72/420/2023 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem powyższych zmian, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie guzika. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem powyższej uchwały było 10 radnych. 2 radnych jest przeciw. Większością głosów uchwała została przyjęta. I przejdziemy do kolejnej uchwały. Uchwała nr 72/422/2023 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy Stara Kornica. I zanim przejdziemy do powyższych dwóch uchwał, poproszę pana przewodniczącego Komisji Skarg o informacje odnośnie rozpatrzenia tych skarg i w jakim rozpatrzenia skarg. Proszę. Proszę pan radny Ilczuk. Poproszę głos dla pana Ilczuka. Już. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Kornica w sprawie skargi wniesionej przez panią Zofię Szpura, radną gminy Stara Kornica, na bezczynność wójta gminy Stara Kornica. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 28 listopada 2023 roku, zwołane przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W pracach komisji uczestniczyło 7 członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się ze skargą wniesioną przez panią Zofię, radną gminy Stara Kornica, na bezczynność wójta gminy Stara Kornica. W dniu 7 czerwca 2023 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła skarga pani Zofii Szpura, radnej gminy Stara Kornica, na bezczynność wójta gminy Stara Kornica. Pani Zofia Szpura, radna gminy Stara Kornica, wniosła skargę na wójta gminy Stara Kornica o następującej treści. Wnoszę skargę na bezczynność wójta gminy Stara Kornica zgodnie z uchwałą o samorządzie gminnym na podstawie artykułu 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, Dziennik Ustaw z 2023 roku z późniejszymi, pozycja 40 ze zmianami. Wójt gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy Stara Kornica za rok 2022 w terminie do 31 maja 2023 roku
na dzień 7 czerwca 2023 roku. Wyżej dokument nie został przekazany do Biura Gminy Rady Gminy Stara Konica w formie elektronicznej dla radnych gminy Stara Konica. W związku z tym składam skargę na bezczynność wójta gminy Stara Konica. Wójt gminy Stara Konica Kazimierz Gawryluk nie przedstawił dokumentów zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w tym samym złamał prawo. Proszę o uznanie skargi za zasadną i ponaglenie przedstawienia dokumentów oraz udzielenie odpowiedzi, z jakiego powodu dokument nie został przekazany, tym samym został utrudniony dostęp mieszkańcom do informacji publicznej. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wnoszę o uznanie skargi za zasadną. Organ wykonawczy gminy Stara Konica z pismem 15 czerwca 2023 roku został wezwany do wyjaśnień w kwestii poniesionych zarzutów. Na komisji w dniu 28 listopada wójt gminy Stara Konica ustnie przedstawił swoje stanowisko w niemniejszej sprawie i ustosunkował się do zarzutów. Wobec wyjaśnień wójta gminy Stara Konica, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, skargę wniesioną przez panią Zofię Szpura, radną gminy Starej Konica, uważa za zasadną, zobowiązując wójta gminy do przestrzegania ustawowego terminu na przekazywanie informacji publicznej Radzie Gminy Stara Konica. Jeżeli można, poproszę jeszcze o drugie uzasadnienie. Stanowisko odnośnie drugiej skargi. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Konica w sprawie skargi wniesionej przez panią Zofię Szpora, radną gminy Stara Konica, na bezczynność wójta gminy Stara Konica. Posiedzenie odbyło się też w dniu 28 listopada 2023 roku, zwołane przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W pracach komisji uczestniczyło 5-7 członków Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się ze skargą wniesioną przez panią Zofię Szpora, radną gminy Stara Konica, na bezczynność wójta gminy Stara Konica. W dniu 7 czerwca 2023 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła skarga pani Zofii Szpora, radnej gminy Stara Konica, na bezczynność wójta gminy Stara Konica. Pani Zofia Szpora, radna gminy Stara Konica, wniosła skargę na wójta gminy Stara Konica o następującej treści. Wnoszę skargę na działanie wójta w sprawie uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli przez komisję rewizyjną w dniu 24 marca 2023 roku przez wójta gminy Stara Konica na dzień 24 marca 2023 roku. Przewodniczący komisji rewizyjnej Jacek Kulesza wnioskował o przygotowanie dokumentów w celu odbycia kontroli zgodnie z planem pracy komisji na 2023 rok. Wójt gminy Stara Konica Kazimierz Kachryluk nie przedstawił dokumentów, o jakie wnioskował przewodniczący, tym samym złamał prawo nie przedstawiania dokumentów dla komisji rewizyjnej. Proszę o uznanie skargi i ponaglenie przedstawienia dokumentów oraz udzielenie odpowiedzi pytania członków komisji rewizyjnej. Organ wykonawczy gminy Stara Konica z pismem dnia 15 czerwca 2023 roku został wezwany do wyjaśnień w kwestii poniesionych zarzutów. Na posiedzeniu komisji w dniu 28 listopada 2023 roku wójt gminy Stara Konica ustnie przedstawił swoje stanowisko w niniejszej sprawie i ustosunkował się do zarzutów. Wobec wyjaśnień wójta gminy Stara Konica, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, skargę wniesioną przez pana Zofię Szpura, radną gminy Stara Konica, uważa za zasadną, zobowiązując wójta gminy do przestrzegania ustawowego terminu na przekazywanie dokumentów przewodniczącym komisji. Czy pan wójt chciałby odpowiedzieć? Chciałby zabrać głos? Tak, pani przewodnicząca. Proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków, na komisji, która była zorganizowana, brałem udział 28 listopada. Obszernie wyjaśniliśmy
ten temat. Są, ja uważam, że powinny się znaleźć w uzasadnieniu do tych uchwał komisji, wypowiedzi pracowników i wypowiedzi wójta, dokładnie wyjaśniając tą całą sytuację. Oczywiście była też odpowiedź wcześniej, to była odpowiedź do przewodniczącego komisji rewizyjnej, z jakiego powodu nie było udzielonej informacji. To też było złożone na piśmie i też ta informacja była przesłana pani przewodniczącej. Ja będę domagał się, aby przy tych uchwałach było w formie uzasadnienia wypowiedzi pracowników gminy i wójta w tej sprawie. Dziękuję. Zanim, szanowni państwo, przegłosujemy te informacje, chciałabym jeszcze przeczytać wyjaśnienia przewodniczącego komisji rewizyjnej, które otrzymałam 22 listopada 2023 roku. Są to wyjaśnienia pana przewodniczącego przesłane do mnie na maila. Wyjaśnienia w treści następujące. W nawiązaniu do protokołu komisji rewizyjnej z dnia 24 marca 2023 roku. Punkt pierwszy. Z analizą wyjazdów służbowych nie sposób zapoznać się w krótkim czasie 1-2 godzin z wyjazdami służbowymi Urzędu Gminy i jednostek podległych z każdej delegacji. Ilość godzin, w jakim celu, pobyt, czas pobytu, koszty. Zawarte są w sprawozdaniach finansowych przekazanej Radzie Gminy Stara Kornica. Proszę przewodniczącą Rady i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wskazanie, które i z jakiego czasu delegacje są archiwizowane w dziesiątkach segregatorów, w których znajdują się różne dokumenty finansowe i te pożądane. Fizycznie pracownicy z pionu finansowego nie są w stanie przedłożyć szanownej komisji każdej zarejestrowanej i rozliczonej delegacji oddzielnie. Punkt drugi. Sprawy sądowe dotyczące jakich zagadnień prowadzonych przez jakie organy. Punkt trzeci. Zamówienia publiczne. Proszę o doprecyzowanie, jakiego rodzaju, ponieważ wszystkie usługi, zakupy i inwestycje wykonywane są zgodnie z prawem zamówień i realizowane według prawa i jako zadania publiczne. Punkt czwarty. Plan przyjęty na 2022-2023 rok jest przyjmowany przez Radę, jednocześnie zmiany w ciągu roku te są przyjmowane przez Radę. Stąd Rada ma wgląd do tych zadań. Budżet, czyli plany, są umieszczane na stronie internetowej. Z poważaniem, Jacek Kulesz. Pierwszą sprawą jest to, że nasza komisja rewizyjna w tej chwili nie wykonała żadnego działania. Nie funkcjonuje. Dlatego stąd była moja skarga. Ja prosiłam wyraźnie, panie wójcie, w tej skardze o przedstawienie dokumentów i odpowiedź członkom komisji rewizyjnej na udzielone, na zadane przez nich pytania. Uważam, że komisja rewizyjna, jeżeli by zebrała się jeden dzień, nie jedną, dwie godziny i poświęciła to na jeden dzień, myślę, że byłaby w stanie to zrobić. Dobrą wolą pana wójta jest to, żeby wszystkie dokumenty, które żąda radny, przedstawić. Tu nie ma ustawy, która mówi, że nie można przedstawić dokumentów. Radny ma prawo i obowiązek pytać. Prawo i obowiązek. Pion finansowy, myślę, że jeżeli daje komuś delegację, to robi zestawienie tych delegacji.
tak jak robi się zestawienie urlopów. To jest moja prywatna sugestia, jak funkcjonuje urząd. Ale druga sprawa jest jeszcze jedna. Jak funkcjonują komisje poszczególnych rad? Ja uparłam się, że nie będzie zwołanej sesji, dopóki komisje nie odbędą się w poszczególne komisje. I o tym pan wójt wiedział miesiąc temu. Pracowników pytałam na początku września, czy mają przygotowane uchwały podatkowe. Tak samo jak śmieć. To nie jest moja zła wola, że te wszystkie uchwały są odwlekane do dnia 30 listopada. Zgodzę się. 30 listopada, bo to jest ostatni dzień, gdzie te uchwały mamy podjąć. Ale jak czytam uchwały, to proszę sobie odszukać na przykład uchwałę podatkową, gdzie jest napisane, to akurat podatek od stawek od nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 artykułu 40 ustawy z dnia o samorządzie gminnym w związku z artykułem o podatkach i w związku z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych. To nie jest informacja, którą urzędnicy dostali tydzień, dwa tygodnie temu. Ta uchwała jest podpisana przez pana mecenasa, no akurat ta jest 27 listopada, bo była przegłosowana przez stawkami. Ale ta poprzednia uchwała, którą żeśmy dostali, ona jest z października. Ta, która była na komisji. Szanowni państwo, jak funkcjonuje ta gmina, to świadczy o tym, jak my rozmawiamy z sobą. I tak się dzieli na każdym szczeblu. Począwszy od najniższego, skończywszy na tym najwyższym. To nie jest moja złość, że ja składam skargi na wójta, tylko skarga powinna być rozpatrzona, panie radny, w terminie? Do 30 dni. Ja przypominam, że skargi te są z czerwca. Jedna, druga, była jeszcze jedna, ale już widzę, że nie została rozpatrzona, już nie będę się czego czepiać. A, ale wie pani, jaka sytuacja była? Szczerze mówiąc, sytuacja jest taka, jaką się chce, bo jeżeli ktoś nie jest władny, że tak powiem, fizycznie, jest upoważnienie zastępcy. Można, tylko trzeba chcieć. Tak samo odnosi się funkcjonowania Rady. Jeżeli przewodniczący nie może prowadzić ze względów zdrowotnych, to upoważnia osobę zastępcy, który jest z tej komisji. Ale ja już nie obliguję do tego, nie będę do tego wnosić. Bardzo proszę również o dołączenie do tych uchwał całego protokołu z posiedzenia z wyjaśnieniami pana wójta, pracowników. Toczka w toczkę przepisanych, co powiedział. Jest to tak. To będzie. Przeczytam uchwałę. Pani przewodnicząca? Proszę bardzo. Wyjaśnienia, bo pani przeczytała uchwały podatkowe, przywołała pani przepis, ale myślę, że informacja, jeżeli chodzi o stawki, które rząd zobowiązany jest podać, to nie jest komunikat ministra finansów, tylko to jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dobrze, i myślę, że on był w późniejszym terminie. W tej chwili nie pamiętam, bo nie ma tu zapisanego. Dziękuję. Bo nie minister finansów ustala stawki, tylko podaje prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Już dziękuję. Panu powiem, kiedy podał prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Już panu wyjaśniam. Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego był z 19 października. Zgadza się.
rozmawiała z pracownikami już we wrześniu, żeby pracownicy przygotowali uchwały dotyczące przyjęcia podatków na nowy rok. Dziękuję. Panie wójcie, ja rozmawiałam z pracownikami, pytając się, czy już mają tę informację. 19. Zdarzyła się, że pani dobrze, mówiła pracownikom, o, że przygotowali uchwały podatkowe na nowy rok. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie jesteśmy ostatnią gminą, która przyjmuje podatki w dzisiejszym dniu, więc już nie będę debatować nad tym. Nad tymi podatkami. Przejdziemy do przegłosowania uchwały numer 72/421/2023 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Stara Kornica na podstawie artykułu 18 punkt 2 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego Rada Gminy Stara Kornica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 7 czerwca 2023 roku numer z dziennika 32 na działalność wójta gminy Stara Kornica, Rady Gminy Stara Kornica, Rada Gminy Stara Kornica uznaje skargę za zasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowiska Rady stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Nie ma uzasadnienia, panie wójcie, ponieważ pracownik nie zdążył przygotować. W uzasadnieniu proszę o przygotowanie protokołu z posiedzenia komisji skarg. Bardzo szybkiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Gminy, zobowiązując ją do przygotowania i przesłania skargi zawiadamiającej o sposobie załatwienia skargi wraz z odpisem niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa z radnych jest za przyjęciem uchwały nr 72/421/2023 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta, uznając skargę za zasadną, proszę o przyciśnięcie guzika i podniesienie ręki. Kto jest za? 32. Numer dziennika. Ja dlatego kazałam wpisać numer dziennika, bo to są dwie skargi, które wpłynęły tego samego dnia. Dlatego jedna jest z dziennika pod numerem 33, a druga jest pod numerem 32. Kto z państwa z radnych jest za przyjęciem uchwały nr 72/421/2023 rozpatrując skargę za zasadną? Proszę o przyciśnięcie guzika i podniesienie ręki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem powyższej skargi było 7 radnych, 4 osoby są przeciw i 1 osoba się wstrzymała. Poproszę o raport z głosowania. Kto jak głosował? Nie ma problemu. Ja i tak mam później wgląd do wszystkich, więc nie ma problemu. Ja chciałabym zobaczyć, jak to głosowało. Ale to jest najważniejszy punkt sesji każdej. Dziękuję. Nie ma się czego wstydzić. I proszę o podjęcie kolejnej uchwały. Uchwała nr 72/422/2023 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy Stara Kornica na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego Rada Gminy Stara Kornica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 7 czerwca 2023 roku numer z dziennika 33 na działalność wójta Rady Gminy Stara, na działalność wójta Gminy Stara Kornica, Rada Gminy Stara Kornica uznaje skargę za zasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały, którym będzie wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Gminy zobowiązującej do przygotowania i przesłania skarżącej zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi wraz z odpisem niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem powyższej skargi, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie guzika. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za było 7 osób. 3 osoby się są przeciw i 2 osoby się wstrzymały. Większością głosów uchwała została podjęta. Jedna i druga. I przejdziemy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Czy Państwo radni mają jakieś zapytania? Który? A przepraszam, jeszcze jedna uchwała nam umknęła. Jeszcze jest uchwała o współpracy z organizacjami pozarządowymi, którą żeśmy nie przegłosowali. Przepraszam bardzo i tutaj przejdziemy do przegłosowania. Bardzo proszę o 5 minut przerwy i zaraz tu sobie odnajdę. Poproszę o 5 minut przerwy, ja zaraz sprawdzę. Tak mi się...
posiedzenie dzisiejszej sesji i przechodzimy do punktu interpelacji i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa z radnych jakieś zapytania ma? Proszę, pan Mateusz Leszczyński. Dziękuję. Takie pytanie do pana wójta odnośnie tych skarg, co były. Dlaczego pan nie wydał dokumentów potrzebnych dla komisji rewizyjnej i jakim prawem pan to zrobił? Przecież komisja rewizyjna jest organem kontrolującym. Przecież dawno było mówione, że wszystko wójt robi. Dobrze, pierwsze pytanie. Mogę? Proszę bardzo, panie wójcie. Panie radny, to będzie wszystko wyjaśnione w uzasadnieniach, które składali pracownicy ja podczas posiedzenia komisji. Dziękuję. No tak, ale ja pytam, jakim prawem? Przecież pan musi wydać te dokumenty. Przecież budżet gminy i wszystkie inwestycje, wszystkie projekty są jawne dla mieszkańców. To nie ma żadnych tajnych. Ja może przywołam tak. Proszę sobie zajrzeć do planu pracy. Nie, proszę sobie zajrzeć do planu pracy komisji rewizyjnej. Co komisja miała zrobić w tym roku? Wtedy będzie ogląd sprawy, dlaczego nie. Ja mam też jedno zapytanie, jeżeli mogę tutaj nawiązać się. Proszę mi, panie wójcie, wytłumaczyć, po co pan do mnie pisze takie durne pisma? To, że pan napisał wniosek o zwołanie komisji wspólnej, że pan wnioskuje do przewodniczących Rady Gminy o zwołanie komisji, to proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie pan o to wnioskuje? Jaki paragraf, nie wiem, podpunkt ustawy o samorządzie mówi, że wójt gminy wnioskuje o zwołanie komisji rady jakiejkolwiek? Poproszę o odpowiedź. W tym temacie, pani przewodnicząca, nie mam nic do powiedzenia. To wynika, że tak powiem, z dokumentów, które nas obowiązują wszyscy. Dziękuję. Mogę, pani przewodnicząca, czy pani jeszcze nie skończyła? Nie, ja jeszcze nie skończyłam, bo to tak. To teraz poproszę o odpowiedź na, bo ja sobie pozwoliłam dzisiaj odpowiedzieć, bo tak nie zdążyłam 27 odpowiedzieć panu, bo o 15 dostałam to pismo. Odczytam pismo, które dostałam 27 listopada. W nawiązaniu do pisma z 21 listopada 2023 roku na o podtrzymanie stanowiska wniosku z dnia 15 listopada o zwołanie sesji w terminie 23 listopada proszę o pilne pisemne wyjaśnienie z uzasadnieniem, dlaczego nie odbyła się sesja w proponowanym terminie wyżej, w proponowanym wyżej wymienionym terminie. Odkładanie w czasie posiedzenia sesji działa na szkodę planowanych inwestycji, jak i ich realizację oraz zwiększenie kosztów. Działania te wpływają również na szkodę mieszkańców. Dzisiaj pan dostał odpowiedź moją w tej formie. W odpowiedzi na pismo z dnia 27 listopada 2023 roku informuję wójta gminy Stara Kornica, iż działam zgodnie ze statutem Rady Gminy Stara Kornica oraz ustawą o samorządzie. Wszelkie działania, jakie są podjęte, są zgodnie z literą prawa i planem pracy Rady Gminy Stara Kornica w 2023 roku. Jednocześnie wnoszę o wyjaśnienie i uzasadnienie na przykładzie, w jaki sposób przyczyniłam się do zwiększenia kosztów realizacji planowanych inwestycji. W jaki sposób wpłynęło to na szkodę mieszkańców? Zostawię to bez komentarza. Nie będę się tu wypowiadać, ale jednocześnie informuję, iż złożyłam dwa pisma 27 odnośnie dostępie do informacji publicznej. I tam, panie wójcie, napisałam, że poproszę o odpowiedź w ciągu do 14 grudnia. Jeżeli te odpowiedzi nie zostaną udzielone, informuję, że wniosę skargę do sądu administracyjnego. Czy ktoś z Państwa z radnych ma jeszcze jakieś pytanie? Tak, ja mam. Proszę, panie Mateuszu. Już z innej beczki. Panie wójcie, takie pytanie odnośnie szkoły w Kornicy, bo tutaj mnie niektórzy pytali, czy dlaczego nie jest wymieniony parkiet na przedszkolu u dzieci? Proszę pana, ponieważ w tym działaniu, w tym programie to było już informowane wcześniej,
ten program, te działanie nie zakładało wymiany parkietu. Ale w specyfikacji było, czy nie było to ujęte? Nie, nie było. To kto przeprowadził specyfikację do remontów? Tak zapytam, że wszystko jest zrobione, a stara podłoga została. Przecież ktoś ten projekt robił, kosztorys tego wszystkiego. I że nie ujął podłogi, że ta podłoga ma swoje lata, nie oszukujmy się, na przedszkolu. Tym miała się zająć komisja rewizyjna w 2023 roku. No tak, roku. Ale ja pytam, bo mnie ludzie pytają, więc dlatego pytam. Bo z tego co wiem, nie obrażając nikogo, w Kobylanach już rwał parkiet. Tak, proszę pana, ponieważ w Kobylanach w szkole, sala a kto gimnastyczna... A kto robił w Kobylanach w szkole ten cały prace projektowe? Ale nie pamiętam, jaka firma robiła, tylko z góry było w tym działaniu, w tym programie, który składaliśmy wniosek, założone, że będzie wykorzystywana ta część szkoły na zadania, które są związane i przewidziane w tym programie działania. Dziękuję. Panie wójcie, przy tak dużej inwestycji ktoś pominął wymianę podłogi? No nie róbmy kpiny, no nie oszukujmy się. Ludzie, no zobaczcie, co to się robi. Jak może osoba, która zaprojektuje cały remont tego wszystkiego, nie uwzględnić wymiany podłóg? Jeszcze na przedszkolu ludzie, ta podłoga ma swoje lata. Sami dokładnie wiecie, jak ona wygląda już. Panie Mateuszu, to będzie kolejne działanie. No tak, no ale no to... Proszę pana, ja myślę, że w starej szkole części, tam gdzie musiałem wymieniać elektrykę, bo są kable aluminiowe i te posadzki, to są pewnie trochę starsze niż przedszkole, bo przedszkole to było, że tak powiem, budowane już w latach pewnie 2000. Dziękuję. Nie, panie wójcie, mi nie chodzi o to, czy było, czy nie było robione. Mi chodzi o to, kto to projektował, skoro tego nie wziął pod uwagę. O to mi chodzi. Słuchajcie, bo mi chodzi o to, że... Panowie, spokojnie. Mi chodzi tylko o to... Bardzo proszę o spokój, dobrze? Mogę? Proszę. No właśnie, ale mogę, przepraszam. Przepraszam bardzo, proszę o ciszę. Proszę, panowie, panie Krzysztofie, nie wchodzić sobie... Mi chodzi tylko głównie o to, że ktoś za to wziął pieniądze, dlaczego on za to nie odpowiada i dlaczego nikt nie wyciągnął według niego konsekwencji żadnych. Toż to jest ponad 10 milionów grubych złotych, no o czym my gadamy? I ktoś zrobi cały projekt szkoły i podłogi nie wziął pod uwagę, no to jest kpina. I dlaczego w tej gminie nikt nie wyciągnął wniosku ani konsekwencji? Tak samo z firmą, była zawarta umowa do dnia i tego. Ile firma zapłaciła dla gminy za opóźnienia? W umowie na pewno jest to zawarte. Za każdy dzień spóźnienia. A czy... Nie, no temu pytam, no nie proszę przedstawić umowy. Trzecia sprawa, budowa drogi w Kiełbaskę, do wczoraj był termin. Czy zostało to rozliczone, czy nie? I wykonanie? Ale pytam, panie czy wójcie, została faktura zapłacona za... Nie, proszę o pana. Informację do mikrofonu. Proszę pana, nie została zapłacona, ponieważ wydłużyłem termin realizacji. Dziękuję. Do kiedy? Czy mógłby pan wójt nam udzielić tym informacji? Do 31 grudnia? Nie wiem jeszcze, jaka będzie decyzja, ale wystąpiłem po rozmowach. Ale czy jeszcze inaczej, czy ta firma też ma umowę zawartą z gminą? Nie, czy firma ma zawartą umowę i na jakich warunkach była umowa zawarta? No bo to jest bardzo ważne, tak samo w gminie, tu w Kornicy, w szkole. Umowa na pewno była zawarta, tylko trzeba po prostu poprosić o umowę i zobaczyć, jakie są konsekwencje niewyrobienia się w terminie, bo to jest nie ma możliwości nawet. I ile gmina z tego pozyskała środków, skoro tak, no bo jest tych 2 miesiące czy 3, no to dziennie z tego, co wiem, to może być po kilka tysięcy, po kilkanaście złotych, no to można sporo zaoszczędzić za niewykonanie prac w terminie. No proszę przedstawić na następną komisję lub sesję umowę, co tam było zawarte i specyfikację budowy przed przetargiem i po przetargu, co było dołączone do specyfikacji budowy po kosztorysowej, bo to jest duża różnica. Wierzcie mi państwo, to jest z tego, co ja się orientuję, to do 30% różnicy w tym, co jest zawarte przed i po. Proszę państwa, panie radny, proszę sprecyzować, złożyć interpelację na piśmie i odniesiemy się do wszystkich pana pytań. Dziękuję. Panie wójcie, pan swoje wyjaśnienia odnośnie komisji, to było, sprecyzował pan to ustnie, tak samo panu mówię, proszę specyfikację powykonawczą i przedwykonawczą, wtedy ja panu wszystko odpowiem. To wszystko będzie napisane, nie trzeba nic więcej. Tak, tylko proszę sprecyzować pytania.
proszę wiedząc, o specyfikację budowy szkoły. Wiedząc, szkoły, jakie szkoły. Były zapisy w budżecie, no jaka była nazwa zadania, to jest tak zwana jakie były koszty. To jest tak zwana nazwa specyfikacja. Bo tam jest wszystko w planach załączników dokumentów panowie, budżetowych załączone. Dziękuję. Widzicie, a druga sprawa jeszcze odnośnie kiełbasek. Dlaczego gmina utrudniała wsi kiełbaski postawienie, gdzie sami pozyskali dofinansowanie 10 tysięcy złotych na rozbudowę tego u siebie w tego parku i miasto. Tak. I gmina co powiedziała? Proszę zrobić projekt. Dlaczego pan to zrobił? Pełną dokumentację w tym zakresie. Pan sołtys rozmawiał z pracownikami, mm-hmm. została przedstawiona, wysłana, jako trzeba uruchomić procedurę tak. I trzeba, proszę państwa, wziąć pod uwagę, jaka była nazwa zadania na dobrze. Te przedsięwzięcie. Dziękuję. Dobrze, to dlaczego? Bo to wiecie państwo, co chodziło? Chodziło o postawienie. Tak, jeżeli można, to przejdziemy do punktu tego 11. Wolne wnioski, zapytania i proszę pana sołtysa o zabranie dobrze, głosu. Na razie dziękuję. Panie wójcie, jeszcze w sprawie tego miasta. Kiedy wniosek składałem? 30 stycznia. Jeżeli można, proszę do mikrofonu, dobrze? Wniosek składałem 30 stycznia. Czy pracownicy nie wiedzieli, że trzeba plan zrobić na ten plac? A jeszcze wrócę, na tym placu już inwestycje były od 10 lat robione. Dlaczego? Odbiór robiła gmina. I wtedy co? Planu nie trzeba było? Niech mi pan wójt odpowie na to. Ja nic nie porównam, ja pytam pana, dlaczego... To proszę sobie porównać wszystkie zadania i wnioski składane, czy to w ramach Funduszu Sołeckiego, czy nawet tego miastu. Szanowni państwo, no niestety nazwa zadania jest wyznacznikiem dalszego porządku procedowania i realizacji. Dziękuję. Panie wójcie, ja wszystko rozumiem i nie neguję tego, że nie trzeba. Tylko ja powinienem wiedzieć w lutym, że taka rzecz ma miejsce, że ten plan trzeba zrobić. Proszę pana, dlaczego ja nie zostałem poinformowany? Proszę pana, nikt się z nami nie kontaktował. Panu ktoś tam przygotował projekt, został załączony ja do wniosku. Z zastępcą wójta rozmawiałem. Nie wiem, proszę pana, no to... Niech da mi pan skończyć. To ja nie sprawdzałem. Decyduję o tym. Nazwa zadania. Dziękuję. Czy mogę? I teraz tak, za 5.12, 7 czy 12 lipca przysyła pan pismo, że my jako wioska zrezygnować mamy ze spotkania integracyjnego, przeznaczając fundusze na rzecz właśnie tego planu. Co pan chciał mnie oczernić? Ja wszystko miałem pozałatwiane, catering, zjeżdżanie dla dzieci, a pan za 5.12 przysyła mi takie rzeczy. To jest celowa robota była. Ja nie neguję, jeszcze raz powtarzam, ale pracownik gminy jest po to, żeby sołectwo informował, jakie rzeczy są potrzebne. Pomagać temu sołectwu, a pan wszystko robi tak, jak na początku było robione. Jednym sołectwom się wszystko robi, a drugim się kłody pod nogi rzuca. Tak nie może być, panie wójcie. Jeszcze teraz następna rzecz. Sprawa, chwalił się pan wójt, że był pan na rocznicy obchodów w kiełbaskach. Panie wójcie, wstyd, żeby sołtys kiełbasek nie wiedział, że takie spotkanie będzie, a jak ja bym tam nie posprzątał w ciemno, nie umył tego pomnika i pan by świecił oczami, jak ta delegacja była? Pytam pana wójta, niech pan mi odpowie, dlaczego gmina mnie nie poinformowała, że takie coś będzie. Może pan mi wytłumaczy, a pan się chwali, że pan brał udział, tylko że ja własnymi rękami w ciemno myłem, sprzątałem to, a jest ekipa w gminie Kornica. Prosiłem we wrześniu wniosek, tu znaczy ustny składałem, żeby pan petynki zrobił na tym pomniku. I co pan obiecał? Zrobione? Pobrywałem, sprzątnąłem. Nie wstyd panu za to? Żeby do sołectwa, co chciał pan mnie oczernić, żeby mieszkańcy nie wiedzieli, że sołtys im poinformował, że taka uroczystość będzie? Toż to wstyd jest. Dziękuję bardzo. Mogę, panie przewodniczący? Proszę, panie wójcie. Myślę, że ja też jestem jako gość zaproszony. Informacja była powszechnie, publicznie, dużo wcześniej, bo umawiałem się ze starostwem, były zgłaszane i rozmowy były prowadzone, nie wiem, może półtora tydzień przed tą uroczystością. Wyszło tak, w ostatniej chwili dowiedziałem się, że nie jedziemy bezpośrednio do Szaniaw, tylko jeszcze tutaj po drodze trzeba złożyć kwiaty. I tak to się miało odbyć, czyli myślałem, że to będzie na zasadzie zwykłego zatrzymania się na 5 minut i złożenie kwiatów. No, a powiat zaprosił, że tak powiem, szersze grono,
i było przy tym szersze grono. Dziękuję. No to teraz pytam pana wójta. Jak ja bym tego nie posprzątał, jakby pan się czuł jako wójt gospodarz tej gminy? Notabene, jeszcze w niedzielę była wycieczka rowerowa tego siedec pana. I sołtys też o niczym nie wiedział, tak? To jest brak komunikacji między gminą a sołectwem. I tu jest wstyd, żeby takie rzeczy były robione. Tym bardziej, że mamy ekipę. Prosiłem, ten pomnik, tynki odpadają, biało-czerwony. Dbam o to, kosze. Ja nie wyżalam się, mój obowiązek sołtysa jest. Ale co chodzi o remonty, to gmina musi to robić. Tam są ludzie walczyli o naszą wolność, demokrację. A pan obiecuje, a co innego robi. Ja jak coś obiecuję, to robię. Obiecał mi pan, nie zrobił. I tak skarży. A potem pan się chwali na imprezie. To my z sołtysem zrobiliśmy. Tylko, że sołtysowi się kłody pod nogi kładzie. Nerwy się psuje. Bo sołtys, co tam sołtys? Oczernia się wrócę na zebraniach, że sołtys kiełbasek, nie wiadomo, co chce na tym placu zrobić. Wie pan co? Wstyd. Ja co mam do powiedzenia, w oczy panu mówię. I pan do mnie powinien to w oczy powiedzieć. Na tej zasadzie wymiana zdań polega, a nie tam po wioskach oczerniać kogoś. Ja 30 lat sołtysem jestem. I właśnie, skoro pan jest wójtem, gospodarzem tej gminy, ja mam szacunek do pana. Suweren pana wybrał, mnie też wybrali, ja też cięgi zbieram, ale takich rzeczy się nie powinno robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani przewodnicząca, dziękuję tu publicznie, że pan znalazł czas i na tę chwilę, kiedy to było, to znalazł pan chwilę, żeby najpilniejsze sprawy i prace wykonać. Dziękuję. Generalnie obchody, tak jak jestem wójta, to są robione w mniej więcej w zbliżonym terminie i czasie. To nie są przesunięcia, są miesiąc, trzy, czy ten. Przeważnie... Wójcie, ja nie neguję tego, tylko mnie chodzi o komunikację, bo to wstyd, jeżeli tam było chaszcze, nieprzygotowane. I co pan wójt powiedział? Co, sołtys winien? Tak by pan powiedział? Toż pan był na tych obchodach, ja nie byłem, bo ja nie wiedziałem o tym. No o to mi się rozchodzi, że brak komunikacji po prostu. Nie wiem, czy nie było polecenie wójta, jak to już zostało przez powiat doprecyzowane, w jakiej formie. Proszę zajechać i zobaczyć, w jakim stanie jest obejście wkoło pomnika. Dziękuję. Panie wójcie, ale panu sołtysowi nie chodzi o samą sprzątnięcie, tylko kwestia... Ja to robię. To... Dobrze, ja dziękuję bardzo, że pan się tym zajmuje i tak dalej. Tylko tu jest kwestia informacji. Czy ta droga w Kiełbaskach, te 100 metrów, co tam zostało, od Romaniówka do Weresy docelowo będzie robiona w 2024 roku? Tak. Dziękuję bardzo. Ja wracając jeszcze do tej informacji, ja również... Nie mam żalu, bo ja wiedziałam o tym i dlatego też nie pojechałam, bo nie chciałam wchodzić w paradę panu wójtowi, ale informacje takie oficjalne, gdzie pan wójt jest gospodarzem, gdzie zaprasza pan poczty sztandarowe i przedstawicieli różnych podległych panu jednostek, to również należałoby też poinformować i radę, bo ja uważam, że radni, nieważne, czy to są opozycyjni, czy nieopozycyjni, powinni być na uroczystościach nie tylko organizowanych przez sołectwa, ale również organizowanych przez gminę. Bo ja na przykład ubolewam, że pan wójt tak troszkę pomija tą radę, tak jakby się nas bał. Ale to chyba tak ma być. Taka sugestia jeszcze jedna. W sprawie tutaj tego krzyża, co jest za Rudo, tam co, żeście Nowa Kornica, sołtys powinien wiedzieć, pomnik zrobili, tam obelisk jest. Nie powiem, tylko 10-14 razy koszę trawę, jednego, ale już mnie zdrowie nie pozwala. Biodro mam wymienione, na operację krzyża pójdę i nie wiem, tak samo Kornica powinna dbać o to. Jak to czasami, kiedy ostatnio robiliście, możesz powiedzieć? Pytam się, kiedy panie ostatnio? Eugeniuszo. Proszę? Kiedy? Śmieszne sprawy.
Dobrze, czy państwo mieszkańcy mają jakieś pytania? Proszę bardzo. Proszę panie prezesie o zabranie głosu. Ja mam pytanie do wójta, ale pan wójt wyszedł. To może na początek tylko taką się refleksją chciałbym podzielić. Któraś już z kolei skarga na działanie, czy brak działania wójta zasadna. I tak my mieszkańcy zastanawiamy, bo komisja jakby uznaje skargę za zasadną, a później komisja głosuje przeciwko tej uchwale, taka sprzeczność. Nie rozumiemy tego za bardzo jako mieszkańcy. To w zasadzie jest ta skarga zasadna, czy nie jest ta skarga zasadna, panie przewodniczący? Jak to jest? Czy to pytanie jest skierowane do pana przewodniczącego komisji rewizyjnej? Czy ta skarga jest zasadna, czy nie? Bo pan głosuje. Pan komisji skargi wniosków. Przepraszam, skargi wniosków. Tak. Pomyliłem się. Bo w zasadzie tak mówię. Odczytuje pan, że jest zasadna, a głosuje pan, że przeciwko. Poproszę o głos dla pana Ilczuka. Słyszę tutaj, że pan Gawłowski mówi, że zdanie można zmienić. To prawo jest prawem. Poproszę to albo o głos złamane dla zostało pana prawo, Ilczuka. Albo nie. Niech pan powie. Dziękuję. Proszę panie Ilczuk. Sesję prowadzi pani przewodnicząca a jeżeli chodzi o to, a nie wie pan, jak ja głosowałem na komisji. No tak, tylko no, skąd że pan może wiedzieć. Tylko że widzi pan, komisja no, jednak uznając prawo. Była większość głosów za, że zasadną i nie skarga rozumiem. Została zasadna, ale ja mogę głosować przeciw. No to takie tak, dziwne tylko, to jest. Tak, czy tylko, nie mogę swojego zdania mieć? Może pan nie tylko wiem, co to jest wydaje mi się, że skoro zasadna, bo prawo o tym ale mówi, to że złamane muszą zostało. Ale wszyscy skarga no to jest zasadna? Dobrze, to panie, dobra, to ja tylko panie tyle. Przewodnicząca, to tylko to. Panowie, panie chciałem prezesie, zadać pytanie dla pana głosować wójta. Tak jak pan Janczuk każe. Dziękuję. Panie do pana wójcie. Wójta pytanie, dobrze, że pan przyszedł. Czy pan już w związku z tą bramą, która miała być zrobiona u nas, podjął jakieś działania? Nie, proszę pana. Napisałem informację, nie wiem czy do pana sołtysa, do pana radnego, żeby zrealizowali te zadanie, to żeby nie było, że ja wybieram jakiś nie wiadomo kogo do roboty, to prosiłem o przygotowanie pełnej informacji i zaproszenie, jak będziecie państwo już mieli i wszystko będzie gotowe do podpisania umowy, bo ta czynność należy do mnie. I nie chciałbym, panie Hordejuk, żeby nie było tak, że jak budowaliśmy parking, to firma z Warszawy ustalała, co ma być robione, a potem się pan tego wszystkiego wyparł. I parking był zrobiony nie za 120 czy 30 tysięcy, tylko w kolejnej wojnie był zrobiony za 150. Proszę? Proszę pana, to nie ja rozliczam, tylko ja informuję, proszę pana. A nie wiem jak u pana, ja jeszcze coś wierzę i liczę na sprawiedliwość taka, jaka każdego będzie spotka w życiu. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana. Sołtysa o zabranie głosu. Dobrze. Pan wójt przysłał pismo do mnie, że tak jakby ja bym był właścicielem tego, ja bym złożył wniosek i ja po prostu mam wybrać firmę. Czy ja mam takie uprawnienia? Proszę mi powiedzieć. To proszę upoważnienie od pana wójta. Proszę do pana wójta to pytanie. Tak, kto jest właścicielem? Panie pan sołtysie. Powie. No już chyba odpowiedziałem wcześniej, w trzech nie, zdaniach. Nie, odpowiedział. Pan napisał im pismo. Proszę wybrać firmę, zgłosić do urzędu do tego i tego dnia. Proszę, jedno pismo przysłał, drugie pismo pan przysłał. Pismo tak. Przyszło kiedy? Wrzesień, październik? Są i pan załatwi pisma. Firmę o tej porze? Proszę bardzo. Są, proszę, ale proszę nie tym tonem. Proszę pana, ja poinformowałem. Proszę panie wójcie, o czym no pan niestety, poinformował? Proszę państwa, nie będę rozmawiał tak jak tutaj się rozmawia, bo tutaj nie da się wypowiedzieć słowa, nie da się dać potwierdzenia, to jest tylko słowo przeciw słowu w sekundzie. Proszę pana, świadomie to zrobiłem, bo ciągle wszystkie rzeczy, które robione były, czy ja robię, to czy przez waszego radnego, czy przez państwa, to jest wyciąganie pieniędzy, robienie, nie wiadomo kto to robi, jak to robi. Odpowiem panu krótko.
trzeba się zapoznać z dokumentami. Ja nie muszę się znać, proszę pana. Ja biorę, żeby to ludzie robili. A mówić, że i tak dalej, to wy już mówicie 8 lat, że wójt nic nie robi to i źle robi. To stąd poprosiłem grzecznie, zajmijcie się tematem, dokonajcie tych wszystkich czynności, zapoznajcie się z prawem i ja podpiszę umowę, taka jaka będzie przedstawiona. Nie podpiszę, jeżeli będę wiedział, że nie są zachowane wszystkie wymogi, kryteria. I wszystko, proszę pana. A mówienie, że ja wysłałem pisma, to dlatego, żebyście się państwo wykazali, że macie wiedzę, macie umiejętności, wiecie jak to robić, bo ja 13 lat tu nic nie robię, na niczym się nie znam, proszę pana. I wszystko. I tego chciałbym pana uspokoić. Oczywiście, że tak i ubolewam, proszę pana. Jeżeli będą komentarze, jeżeli to będzie zrobione, a zakładam, że będzie, bo bez tego się nie obejdzie, jeżeli chodzi o mieszkańców Wólki Nosowskiej. Pana uspokoję, że ja jeszcze mam termin i na pewno te pieniądze nie przepadną, ale czekam na inicjatywę od państwa, włączenie się w te przedsięwzięcie, żebym ja nie był oczerniany, pomawiany, że ja coś źle robię. Dziękuję. Czy ja kiedykolwiek oczerniłem pana tutaj, powiedziałem coś na pana? I pan mówi, że ja oczerniam pana? No powie pan. Kiedy, panie gdzie, sołtysie, to proszę porozmawia powiedzieć. Pan z ludźmi, posłucha, ja jaka jest z ludźmi. Era, jaka mówię, idzie co pan robi, weter. Czego pan nie robi i tyle, ale nie oczerniam pana. Także proszę. Ja pana grzecznie zapytałem tylko. Proszę pana, a to co ja słyszę od ludzi, co jest powtarzane i puszczane w eter, to ja też przed panem się nie muszę tłumaczyć, proszę pana. Ja tylko wyciągam grzecznie wnioski i chcę dalej pracować dla dobra mieszkańców. Dziękuję. Ja chciałbym kontynuować. Czyli tak, robi się inwestycje w postaci remontu zabytkowej bramy i robi się czy jakiś przetarg, czy nie wiem coś i wysyła się pisma do mieszkańców wsi, żeby zorganizowali przetarg, albo żeby wybrali wykonawcę, albo żeby znaleźli wykonawcę, albo... I tutaj chcę zadać pytanie. Panie Gawłowski, radny Kobylan, czy jak u pana robią rewitalizację parku dworskiego, czy pan wójt wysłał takie pismo do pana, żeby pan znalazł wykonawcę? Nie wysłał, rozumiem. Czyli do nas pan wysyła takie pisma, żeby po prostu... Nie, pan wójt nie wysłał takiego pisma. Ale jak był już ten projekt, plany, ja nie podważałem kompetencji pracowników pana wójta, że coś ukręcą, coś źle Czy coś pan sugeruje? Nie. Proszę mówić ostrożnie. Nie. Proszę, proszę panie Krzysztof. Dobrze, ja chcę kontynuować. Czyli tak, brama nie będzie zrobiona, ponieważ pan wójt podpiera się pismami, żeby mieszkańcy sami sobie ją wyremontowali. Ewentualnie, nie wiem, no, szukali wykonawcy, organizowali przetarg, nie wiem z jakich pieniędzy. Brama jest mieszkańców, więc sami sobie róbcie. To taka jedna uwaga, dobra. Rozumiemy w takim razie. Teraz tak, jeszcze jedno pytanie mam. Ale ja już znam odpowiedź, pan nie będzie tej bramy robił, pan powiedział. Proszę. Dziękuję. No, dalej. Mam pytanie o latarnię. Jakimi kryteriami kieruje się pan, ustalając czas świecenia latarni ulicznych, tych nowych, które są założone w gminie Fajne, które świecą w różnych wsiach o różnych porach czy do różnych godzin nocnych. Czym się pan kieruje, ustalając kryteria? Tak, tutaj. To proszę o odpowiedź. Poproszę panie wójcie o odpowiedź. Tak, panie prezesie, pytanie jedno. Pan coś tam wie? Pan coś chce powiedzieć? Nie pytanie, pana, tylko ja odpowiedź proszę. Ja odpowiadam panu na razie na bramę w parku. Oczywiście trzeba znać przepisy, trzeba znać zasady i do tych zasad trzeba dostosować określoną procedurę, jak to proszę pana ma wyglądać. Jak to ma wyglądać? I proszę państwa, przecież ja to słyszałem na tej sesji. Przecież dlaczego ja robię szkołę przez jakąś firmę? Przecież my mamy tyle fachowców w gminie, to oni by tą szkołę zrobili, to proszę było określone podjąć działania prawne, zgłosić się jako fachowcy i robić to we własnym zakresie. Prawo też to dopuszcza, proszę pana. Jeżeli chodzi o oświetlenie, proszę pana, to chciałbym, żeby pan mi podpowiedział, bo ciągle powtarzam i mieszkańcom i pracownicy też się włączyli, bo tak, zdarzenia są takie, że czasami się palą w różnych czasach, godzinach.
jest ustalone przez wójta, tu było powiedziane, że palimy w tej chwili do 24 i wszędzie mają tak się palić. Jeżeli to jest nie tak, to proszę zgłaszać, ale prośba jest taka, proszę Państwa, żeby zrobić zdjęcie i przysłać. Może Pan nakręcić, to też będzie pomocne, ja to wszystko przekażę firmie, a firma natychmiast przyjedzie, bo były, proszę Państwa, takie przypadki. Nie bez kozerii, to ludzie do mnie mówią. Firma pojechała, sprawdziła, nie, nieprawda, że nie świeci, informacja nie przekazana, się, że tak to źle działa. Dlatego poprosiła firma, żeby każde zgłoszenie potwierdzać fotografią. Dziękuję. To ja nie jeszcze, jest mój, ja proszę pana, wymysł. Mogę? Proszę, ja jeszcze, panie Sołtysie, zaraz, chwileczkę, proszę o zabranie głosu. Ja jeszcze w sprawie światła. Zgoda, wszystkie wioski do 24, ale nie rozumiem jednej rzeczy. Jedna wioska się zaczyna świecić 16, Kiełbaski, Ciemnica, pół do piątej. Dlaczego tak jest? Wygnanki wcześniej świecą, Kogdany. A czy? No, przepraszam. Ja dzwoniłem do Łosi, do tego, wójt tak zadecydował. I co powiedzieli? No, że to wójt, że wójt decyduje o tym, o której godzinie się zapala. Proszę pana, przyjdzie pan na następną komisję, skseruje wszystkie pisma, jakie wysyłam do zakładu energetycznego, i proszę, w jakim czasie mają świecić światła. Ale panie wójcie, mnie chodzi o to, żeby zapalać równo ze zmierzchem. Ale proszę pana, nie przerywam pan, w jakim czasie powinny być zapalane, gaszone światła? 10 lat już piszę pisma, że światło uliczne ma być zapalone. Tu powtarzam już nie pierwszy raz. Dziwię się, że pan pytał to samo. Rozumiem. Któryś raz. Pół godziny po zachodzie słońca kalendarzowego. Tylko mi chodzi o to, że w jednej wiosce wcześniej się pali, a w drugiej później. Dlaczego? Nie tak mam jest? Sił, proszę pana, bo było to zgłaszane i zakład energetyczny niestety nie jest na tyle elastyczny i nie chce robić tych awantur, że mieszkańcy zgłaszają, to proszę jechać, parę razy zgłaszam do roku, a potem to już machnę ręką, że nierównolegle zapalają się światła w każdym sołectwie. No to co, ja mam sam osobiście zadzwonić do nich, jeszcze raz zadzwonię. Proszę pana, nie wierzę, czy tak powiedzieli, bo ja nawet, proszę pana, no nie mam, proszę pana, bo ja nawet nie mam dostępu do skrzynki transformatorowej i nie mam upoważnienia nadanego przez zakład energetyczny, że ja mam sobie otworzyć, bo nie mam nawet klucza. To należy do zakładu energetycznego. A panu dam pismo, w którym będzie widziało, że zgłaszam od na przykład listopada czy października włączanie świateł w całej gminie pół godziny po zachodzie słońca kalendarzowego. No ale Kiełbaski tak samo słońce zachodzi jak w Kobylanach i Wygnankach, panie wójcie. Panie sołtysie, myślę, że pan wójt tu pismem odpowie i tak będzie zrobione. Ja jeszcze chcę, bo mam jeszcze dwie sprawy. Jeżeli jakieś pytania są od mieszkańców, jeszcze dwie to sprawy proszę tylko i pan mam. Jeszcze radny. Chciałbym jeszcze zapytać o te skargi, bo jeżeli są one zasadne, czy w ogóle wójt ma jakieś konsekwencje z tego, że te skargi są podejmowane? Czy to jest na zasadzie filmu Barei, nie mają pańskiego płaszcza i co mi pan zrobicie? Co mi pan zrobi? Na zasadzie tak informacji mówię, tak? Dla wojewody, że są złożone skargi na działalność wójta. Czyli no właśnie, nie mamy pańskiego płaszcza i nic pan nie zrobi. I mam jeszcze tylko takie pytanie tutaj, znaczy nie pytanie, tylko sugestie, bo słyszałem tutaj taką informację o dowożeniu dzieci, że nie można wysłać kursu gdzieś tam do Kobylan czy coś tam, nie wiem. Można, bo panie wójcie, ja mieszkam w Wólce Nosowskiej, jak pan wie. Moje dzieci chodzą do szkoły do Leśnej Podlaskiej. I wyobrazi pan sobie, że autobus z Leśnej Podlaskiej przyjeżdża tutaj do Wólki Nosowskiej, mimo że to jest inna gmina? Nie, nieodpłatnie. I teraz jeszcze jedną rzecz panu przeczytam, jeżeli pan nie wierzy w to. To tutaj w dzienniku Gazeta Prawna jest nawet takie stwierdzenie. Czy jest możliwe finansowanie z budżetu gminy transportu dzieci do szkół podstawowych, które uczą się poza swoim obwodem? Placówki są na terenie naszej jednostki. Tak, sfinansowanie z budżetu gminy dowozu dzieci do szkoły zlokalizowanej poza przypisanym uczniom obwodem jest jak najbardziej możliwe. I to jest tylko dobra wola pana, a tam jak pan postępuje, to już tam inna sprawa. Ja tylko tyle chciałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie dla pana wójta? Poproszę pan radny Maciej Chraszcz. Ja jeszcze odniosę się na temat tych latarni, tego oświetlenia. W nocy się świeci, okej, wszystko w porządku, ale nie wiem dlaczego teraz już drugi, trzeci tydzień rano o 7 się zapalają znów i świecą się w dzień. Nie wiem do której, bo jadę do pracy, nie wiem do której godziny się świecą, ale o 7 się dopiero się zapalają, już jak się rozwidni. To tylko taka moja sugestia. Nie? Panie wójcie, proszę do mikrofonu, dobrze? Przepraszam, dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o ciszę. Inaczej, zapalają się rano, to jest na całej długości nowych szpak? Nie na całej długości, bo to jest mikrofon. Poproszę o mikrofon dla pana radnego. Nie wiem, czy na całej długości, tylko akurat koło mnie się świeci, bo przecież tam do 70 któregoś numeru na nowych szpakach jest inna linia, a tam dalej za 70 jest już inna linia ogólnie. No to tam już nie, bo tam przecież jest podzielone. Na pewno tutaj koło remizy na tym odcinku świecą się światła rano. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Chciałem doprecyzować. Proszę, to poda pan mi, jaki ma pan numer domu. Dziękuję. Dlatego dopytuję, ponieważ w nowych szpakach są zasilane z dwóch transformatorów. Ten drugi transformator, który zasila nowe szpaki, on jest umiejscowiony na starych szpakach. Dziękuję. To nie ten odcinek. Bo ja nie wiem, proszę państwa, transformator, który jest skręcając z kornicy do kościoła. Dobrze, panie to jest wójcie, miejscu, to już pan stali. On zasila ileś tam domów jeszcze w tę stronę do Walima. Tak, niedużo, tam się domów. Nasz transformator jest na nowych szpakach. Albo zdjęcie, albo numer słupa, albo numer posesji. To firmie, która będzie interweniowała, miała będzie rozeznanie, w które miejsce się udać. Dziękuję. Poproszę pana Leszczyńskiego Mateusza o zabranie jeszcze głosu. Dziękuję. To w końcu, panie wójcie, z tym dowozem, to gmina może czy nie może? Czy pan po prostu nie chce? Wychodzi, że może. Dziękuję, panie radny, za odpowiedź. Może, tylko nie musi. No to czyli jak? No to przed chwilą pan, z godzinę temu czy dwie pan mówił, że nas zobowiązuje... Panie wójcie, przecież ze dwie godziny temu pan mówił nam w żywe oczy, że to jest rejonizacja i że gmina nie może, bo to jest w prawie zapisane, a teraz wychodzi, że można. Tak, w końcu. Nie wie tylko, że taka dobra szkoła w starej kornicy, a dieci chodzą na przykład do Leśnej. A ja się dziwię, no. że pan mówi publicznie nieprawdę ludziom. I ciekawe, proszę. Ciekawe, co pan teraz odpisze na te pismo, co dostał pan od mieszkańców, co pan im odpisze. Czy już może, zostało czy nie odpisane. Może? Już zostało odpisane, pani przeczytała treść tego pisma. Dziękuję. I napisał pan, że może gmina, tylko że nie chce pan po prostu. Pan zapytał, dlaczego moje dzieci chodzą do Leśnej? Ja panu odpowiem. Chce pan usłyszeć odpowiedź? No, ja też jestem ciekawy. Dlatego, że jest pan tak myśliwym człowiekiem, że ja się boję, czy one by były tutaj, ja nie wiem, jakoś nie... przygotowane. Tak, myślę, panie wójcie, niestety. Jest pan błędnym. Bo pan walczy z ludźmi. Pan walczy z przedsiębiorcami w tej gminie, przecież to widać. Pan cały czas, ja nie wiem ile pan spędza w sądach, ale bardzo dużo czasu. Pan śle skargi na różne rzeczy, na różne sprawy. Pan tylko walczy z ludźmi, więc dlatego ja wolę swoje dzieci mieć w Leśnej i mieć przynajmniej bezpieczne, spokojne życie. Dobrze. Tak, proszę pana, ja nie mam wpływu i nie rozmawiam z dyrekcją szkoły, z pedagogami na... jeżeli chodzi o uczniów, rodziców i tak dalej. To jest ich wyłączna domena. Jest pan w wielkim błędzie. Te dzieci już chodzą do szkoły, do Leśnej, może do przedszkola, jeszcze jak Hawryluk nie był wójtem. Hawryluk panie wójcie, nie był wójtem. Ale ja tak pozwolę sobie przytoczyć troszeczkę z innej beczki, bo taka sama sytuacja się odnosi też pewnego małżeństwa z innej części naszej gminy. I pan też się tam podpierał tym, że dzieci nie chodzą do nas do szkoły. Także nie reasumując to, że tak powiem państwo radni, jest jedna konkretna rzecz.
Niezależnie od tego, czy pan wójt chce dofinansować do wyjazdów, przepraszam, chce zorganizować wyjazdy czy dzieci, czy nie, jeżeli będzie taka wola rady, pan radny może złożyć uchwałę, która mówi, że organizujemy dowóz wszystkim dzieciom do szkół za darmo. Także proszę, jeżeli pan ma taką intencję, o przygotowanie takiej uchwały i wtedy podejmiemy odpowiednie kroki, a pan wójt będzie miał działanie kolejne. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę, panie tak. Maciej Golwiej. Ja mam taką prośbę, żeby ta nasza obsługa prawna przy takich sesjach zwyczajnych, nie mówię, nadzwyczajnych, była na tej sali jednak, a nie tylko jakoś tam zdalnie czy tam z daleka. Bo takie wynikają czasami sprawy, że prawnik mógłby tak sprawę rozstrzygnąć, a my tak zostajemy tak w zawieszeniu. Właśnie o tej sprawie, żeby wójta zmobilizował, żeby z prawnikiem, z tym dotującym, jeżeli chodzi o działkę na Pszok, bo tam temu przedsiębiorcy też pasowałoby to szybko sprawę załatwić i żeby tę sprawę pogonić. Wtedy my, jeżeli będzie wszystko tego, wszystko, rada zagłosuje na pewno za tej działki wydzierżawieniem. Dziękuję. Tyle. Dziękuję. Pan Maciej Leszczyński, proszę bardzo. Maciej. Przepraszam, Mateusz. Dziękuję. Ja do pana wójta składam formalny wniosek o darmowy dojazd do szkół dla wszystkich dzieci w naszej gminie. O przygotowaniu uchwały. O przygotowaniu uchwały, tak. Pod głosowanie na następną sesję, żeby wszystkie dzieci w naszej gminie. Ja, panie wójcie, wystarczy ustnie to złożyłem panu, bo pan ładnie to stwierdzał. Wniosek jest formalny. Proszę o przygotowanie uchwały na następną sesję o to, żeby wszystkie dzieci w naszej gminie miały darmowy dojazd do szkół. Bez żadnej rejonizacji, co pan nam wciska, czy to jest kilometr, dwa, czy pięć, czy dziesięć. To proszę napisać formalny wniosek, oprzeć się na podstawie prawnej i dopiero wydam polecenie pracownikom, żeby zajęli się tym tematem. Panie wójcie, od tego jest rada, co pan mówi, rada, co pan ma robić, a pan ma to wykonać. Chyba od tego są uchwały, nie? Z tego, co wiem, status gminy się czyta. Kto jest organem tym uchwałodawczym, a kto jest wykonawczym. Proszę, panie sołtysie. Panie wójcie, jeszcze jedno takie pytanko. Dzisiaj mamy 30, dowiedziałem się dopiero dzisiaj, że był nowy nabór na MIAS. Dlaczego sołtysi nie zostali poinformowani o takiej rzeczy? A do może 30 są roku? Złożone? No ja pytam, dlaczego sołtysi nie zostali poinformowani? Skoro mój wniosek tamten przepadł, to ja mogłem złożyć następny. A dopiero się dzisiaj dowiedziałem po fakcie o tym. A po to są pracownicy. Nie wiem, proszę pana, było co drugi dzień tutaj do pani Maciej. Proszę pana, MIASy, tak, Urząd Marszałkowski ogłosił nabór. Z tego, co zostało sprawdzone, to kwalifikowały się tylko dwa sołectwa. A można dowiedzieć jakie? Wyżyki, Nowa Kornica. Wyżyki, Nowa Kornica. Dobrze, czy państwo radni mają jeszcze wniosek jakieś pytanie? Upadł, bo była nazwa zadania, która zobowiązywała gminę wykonanie tego zadania przy określonych procedurach, bo nie chcę działać tak, że później pan Kieruch powie, że złamałem prawo. Dziękuję. Nie rozumiem, panie wójcie, o czym pan mówi. Tam konkretnie było zapisane, o co chodzi, co chcemy. Budowa placu zabaw. Panie wójcie, panie albo sołtysie, pan nie wie, ale co pan mówi, albo pan to chce, nie co pan dotyczyło mówi. Budowy tak, placu zabaw. To ja zamieszczę na stronie, jaka pismo, jest nazwa zadania. Znajdę pismo, co było wyszczególnione ze stycznia, co złożyłem we wniosku i przyniosę to panu. Przyjęte było tutaj na sesji, to pismo. Proszę pana, ja bazuję na treści wniosku, który został złożony do Warszawy, a Warszawa no zawarła umowę według wniosku, jaki został do niej wysłany. Panie wójcie, dziękuję. Czy pan mnie słyszy? Ja jako sołtys Sikiu Laski, suweren, decyduję o tym, co chcę zrobić. I ja na piśmie złożyłem ten wniosek do gminy. Do pana ręce pana Łukasza. To jeżeli był taki złożony, to taki poszedł do Warszawy, bo mnie wtedy nie było. Bardzo proszę do mikrofonu mówić, dobrze? Proszę pana, nie będę spierał się, dam komunikat na stronę internetową, jaka dobrze. Forma poszła wniosku do Warszawy, jak się nazywa ten wniosek. Panie wójcie, to nie jest informacja na stronę internetową. Panie wójcie,
Dostałam wniosek z miastu połączony z Funduszem Sołeckim, więc musiałam to ujednolicić, no bo takie dostałam dokumenty. No nic pan by nie stracił, gdyby to wszystko przeszło. No ale no, ja przepisów budowlanych i pozwoleń nie znam. Takie... No powiedziałam takie, jakie były dokumenty. Na ten moment, na który rozmawialiśmy, była taka sytuacja, że był złożony wniosek do miast, który przeszedł. Pana wniosek, Fundusz Sołecki miał być jako wkład własny do miastu. Tak złożone zostały... ja tego nie zdecydowałam sama. Tam nie ma tego, że ale jako wkład własny jest. O czym tak państwo było mówicie? Złożone do miastu, że to fundusz... No nie ja. No to dlaczego pan tutaj mówi, że ja coś panu zmieniłam? Wójt ma prawo zmienić Fundusz Sołecki? Ale ja panu też nic nie zmieniłam. Takie dostałam dokumenty, jakie zostało złożone do... Ale pytam się, kto zmienił to? No nie ja, ale pan mówi tutaj, że ja. Ja nie powiedziałam, że pan... No... Panie sołtysie, no nie zawrócimy Wisły kijem, nie wrócimy do tego. To jest właśnie kwestia... Pani przewodnicząca, mała uwaga. Panie wójcie, proszę pan swoją uwagę powie reasumując większość, pomoc większość dla sołectwa. Sołec, które były składane wnioski... Mogę powiedzieć? Większość wniosków, które były składane w miastach i się kwalifikowały wspólne sołectwa, tam jest zapis, że trzeba mieć wkład własny. Godzili się wszyscy sołectwa, że realizowali to w połączeniu i było na to więcej pieniędzy. Na to więcej pieniędzy. Jak to było pisane, jak procedowane, mnie wtedy nie było, proszę pana. Ja tylko stwierdzam i potwierdzam to, co pani Ela mówiła. Tak, przeważyła rzecz jedna, nazwa zadania, a druga rzecz to było ujęte jedno działanie w Funduszu Sołeckim, a drugi raz było wprowadzone do tego miasta jako zakres czynności rzeczowych chyba do realizacji. Dziękuję. Panie sołtysie. Dlaczego żeśmy dostali te 10 tysięcy, ja skoro nie został przyznany? Sam pan wójt mówił. Proszę pana, bo tylko, że nie ma planu. Był nabór, a kwota Funduszu Sołeckiego była w wysokości 10 tysięcy. W regulaminie jest napisane, że drugie 10 tysięcy dokłada gmina. Ja myślę, że zastępca wójta to pana informował, jakie to są zasady, jakie kryteria i jakie trzeba jeszcze spełnić przez gminę warunki. Dziękuję. Proszę, panie wójcie. Tak, proszę pana, pracownicy raczej, proszę pana, nie ingerują w Fundusz Sołecki. Jest to zgłaszany, pisany przez dane sołectwo. Nawet są na tyle zainteresowani, że wejdą na stronę, zobaczą jakie warunki, jakie kryteria i tak dalej. I sami przychodzą i zgłaszają. Panie wójcie, zgłosimy w tym roku miast, a jednocześnie ta część, która ma być dołożona przez gminę, to my przeznaczymy. Proszę bardzo, panie wójcie. W sprawach różnych wracając pan Kieryluk tutaj zgłaszał, chciałem tylko odnieść się. Fundusz Sołecki, który został złożony na rok 2004, to jest fundusz złożony, gdzie cała wioska brała w tym udział na 80 ileś mieszkańców. Podpisy były zebrane
podpisało się 13 osób, w tym 10 osób pod nazwiskiem Kieryluk. To tak notabene, jeżeli chodzi o zebrane podpisy. Panie Tadeuszu, pan robił, panie nie żądały, pan robił integrację. Przecież do integracji powinna być zrobiona lista uczestników, kto był. Czy była zamączona do faktury? A jak? Tak, jeżeli się wydaje publiczne tak, pieniądze. Tak, panie Sołtysie, w tamtym roku, jak Stara Kornica realizowała fundusz sołecki na integrację, to musiała przedstawić listę obecności osób, które brało udział w integracji. No właśnie, to samo powinno chyba być, ale to tak reasumując... Taki mądry zaczął, to jeszcze kazał mi dla pracowniczy, żebym zdjęcia porobił. Kto siedział za stołem, może wódka tam stała. Wiecie co? To jest wstyd. Proszę pana, tam gdzie jest promocja, to wiem, że Ryjo żąda potwierdzenia fotografii. Ja musiałem zdjęcia robić, żeby okazać się mnie, że takie coś nastąpiło. O czym pan w ogóle? Pan chory umysł ma chwilami. Proszę pana. Nie mówię, że pan wszystko źle robi, ale takie rzeczy, żeby robić? Zdjęcia? Tak, proszę pana, bo miałem informację z Ryjo. Jeżeli ja wysyłam koła gospodyń, które jadą i daję 500 tysięcy złotych i wpisuję promocja gminy, jeżeli jedzie na dożynki powiatowe czy wojewódzkie, to proszę panie wójcie, niech zrobią zdjęcie z tej imprezy. Dziękuję. I to jest informacja z Ryjo? Nie, nie rozumiem takie rzeczy, ale panie wójcie, do tej pory nie trzeba było, a teraz akurat trzeba, tak? No, niech pan mi odpowie na to rzecz. To jest normalne, żeby sołtys schodził, słuchaj, uważaj, bo ja to do gminy zaniosę, tak? Proszę pana, jeżeli były robione dzień. Proszę pana, jeżeli były robione tutaj w Kornicy spotkania z mieszkańcami, to były robione listę osób, które brały udział. Dziękuję. Nie, proszę pana, trudno listę na dożynkach zrobić, jeżeli to są dożynki, jest wstęp wolny i biorą udział osoby z różnych stron. Jeżeli fundusz sołecki jest robiony, czy jakaś impreza w gminie, to jest robiona dla mieszkańców gminy. Oczywiście, jak ktoś weźmie sąsiadkę z innej wioski, to może i tak, ale podstawa jest, że osoba ta, która jest z Kornicy, to powinna się wpisać listy. Na listę. Nikt nie wygania, jeżeli przyjdzie ta pani z osobą z innej gminy. Dobrze, panie sołtysie, ja, tu nie ma pana, sensu. Ja jestem w takiej sytuacji, że jak przychodzi Ryjo, to bardzo szczegółowo i bardzo skrupulatnie wszystkie dokumenty sprawdza. Pani przewodnicząca. Panie wójcie, proszę, już niech pan mówi. Bo pan Janczuk. Panie sołtysie, proszę. Bo pan Janczuk wyszedł, czy zwalniał się u pani? Panie wójcie, a czy pan jak wychodzi, to się zwalnia? Czy pan Pieczyński jak wyszedł, to się zwolnił u mnie? A czy ja pan chciałem Brzeziński, teraz zapytać. Wyszedł, no to źle robią po prostu, bo pani zwróciła do mnie uwagi, dlaczego ja... Panie wójcie, pan jest osobą, której zadajemy pytania. Czy ja mam ja jestem pytanie osobą do pana... jako gość, proszę pana, proszę panią na sesji. Tak, i do... Dobrze, do czego pan do dąży? Do zadawania pytań, bo chciałem zapytać pana Janczuka o dwie sprawy. Proszę. Pierwsza to ludzie zgłaszają do mnie, dziękuję za światło, ale światło, że tak powiem, jest tłumione przez gałęzie. Czy podjął jakieś działania państwo podjęliście, żeby tą niedogodność wyeliminować? A kto jest właścicielem gruntów, rejon dróg, tak? Czyli pan wójt musi się zgłosić do rejonu dróg o wycięcie gałęzi. Nie, daję panu panią, drugie pytanie. Nie mogę, ja nie muszę się zgłaszać, bo ja nie jestem gospodarzem. Tu najlepiej jak się zgłosi czynnik społeczny. Przykładowo pan radny, bo dobrze współpracuje dobrze z powiatem. Powiat, proszę państwa, ma ekipę drogową i to dobrze powinien zrobić. Dobrze. Tak jak, proszę panią, powiat zgłasza do mnie o usunięcie drzew, ja to w ramach obowiązku robię, bo taka jest czynność i konieczność wójta. A z drugiej strony chciałem zapytać, jaka jest sytuacja w banku, bo często ludzie pytają, co będzie z naszym kornickim bankiem. No ale nie,
mogę zadać tego pytania panu, który jest we władzach w Banku Starej Kornicy. Dobrze. Kolejne pytanie, jeżeli pan ma, proszę. Dziękuję, to tyle miałem. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? W takim razie... To znaczy nie, panie wójcie, ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo tak, jak już tak pan mówi. W pana sprawozdaniu było też sprawozdanie z podjętych uchwał. Powie mi pan, no w jakim stopniu są zrealizowane inwestycje w 2023 roku? Czy są już na ukończeniu, czy będą przekładane? Inwestycje, które w tej chwili realizujemy, będą w tym roku zakończone. Inwestycje, wszystkie? Które przeszły... No słucha pani dalej. No proszę. Wszystkie inwestycje będą zakończone? Wszystkie inwestycje, które są przyjęte w budżecie, w załączniku majątkowym, mam nadzieję, że w tym roku zrealizuję. Inwestycje, które przeszły i gmina pozyskała środki w tym roku, już zostały zgłoszone w budżecie i przeniesione na rok 2024. Ja jeszcze chciałbym przeczytać, poprosić, żeby pani Martyna przeczytała pismo, jakie wójt wystosował do pani dyrektor, do pani dyrektor w Starych Szpakach. Tak. Proszę bardzo, poprosimy. A druga rzecz, to jeszcze chwilę chciałbym przedstawić dokumenty, jak chodziły rozliczenia i płatności za sprawy przyłączy wodnych w wygnankach przy mieszkaniu 40 i 40A. Dobrze, proszę bardzo. Proszę pani Martyno o zabranie głosu. W dniu 30 października 2020. Troszkę głośniej, bo ja już nie do Urzędu Gminy Stara Kornica wpłynęło pani pismo w sprawie zapoznania się przez organ prowadzący szkołę z załączonymi ofertami firm na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Starych Szpakach oraz dokonania wyboru oferty. W niniejszym piśmie wskazuje pani również, że w budżecie gminy zabezpieczone są środki finansowe z przeznaczeniem na potrzeby remontowe szkoły. W odpowiedzi na powyższe pismo informuję, co następuje. Zgodnie z zarządzeniem nr 387 na 2023 wójta gminy Stara Kornica z dnia 10 sierpnia 2023 roku udzielono pani pełnomocnictwa w związku z powierzeniem funkcji pełniącego obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Starych Szpakach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu, w którego zakres między innymi wchodzą sprawy dotyczące punkt pierwszy, bieżącego zarządzania mieniem pozostającym w dyspozycji dyrektora jednostki, to jest załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy oraz utrzymaniem tych rzeczy w stanie niepogorszonym. Dwa, prowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz inwestycyjnych w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zaakceptowanych w planie finansowym jednostki. Punkt trzeci, prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej administrowania mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przestrzeganiem przepisów BHP i PPOŚ oraz prowadzeniem książki obiektu. Ponadto na podstawie artykułu 5 załącznika do wyżej wymienionego zarządzenia dyrektor jednostki podczas dokonywania wszelkich czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu zobowiązany jest przestrzegać zobowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązujących procedur ustaw prawa zamówień publicznych. Jednocześnie należy wskazać, że w budżecie gminy na 2023 zostały zabezpieczone środki finansowe wyłącznie na zadania związane z przebudową dachu na budynku szkoły i budynku gospodarczym przy szkole. Wobec powyższego należy wprowadzić do budżetu gminy kolejne zadania związane z budową placu zabaw przy szkole podstawowej w Starych Szpakach, określając jego nazwę, wartość i okres realizacji. Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o przygotowanie przez dyrektora szkoły dokumentacji niezbędnej dla zrealizowania robót budowlanych i wykonanie zadania w zakresie budowy placu zabaw przy szkole podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi ustawą prawo budowlane, ustawą prawo zamówień publicznych, normami technicznymi, standardami BHP i tym podobne. 6 listopada 2023 roku. Dziękuję i jeszcze pan powie odnośnie tych wodociągów, znaczy przyłączy. Proszę. Proszę pana, to może ja już odczytam. Okazuje się,
Proszę Państwa, okazuje się, że były robione dwa różne przyłącza. Jedno przyłącze było robione do mieszkania Wygnanki 40A, który właścicielem jest pan radny. Tu została pobrana opłata 550 zł netto plus VAT. Ile? 550 zł plus VAT. 676 zł 50 groszy. Drugie. Dobrze. Druga odpłatność za wykonanie przyłącza wodociągowego, które było wykonane. Proszę, panie wójcie. Również na miejsce zamieszkania Mateusz Leszczyński, Wygnanki 40A, adres wykonania Wygnanki 40. Kwota, jaka była wyliczona, to jest brutto 2715,80 zł i tu grupa budowała, a tu wykonywał pan jako Mateusz Leszczyński na adresie wykonania 40A. I tutaj wykonała firma zewnętrzna zgodnie z ustawą, przepisami wewnętrznymi, by ja pobieram tylko opłatę techniczną, że prawidłowo zostało umieszczone instalacje wodociągowe zgodnie z projektem. Dziękuję. I nie ma, że ja biorę opłatę taką samą za sprawy techniczne sprawdzenia wykonania zgodnie z projektem, a jeżeli jest projekt i ktoś prosi o wykonanie, to wtedy jest to już wykonanie budowy przyłącza. Dziękuję. Dziękuję. Panie Mateuszu, jak będzie chciał pan się odnieść konkretnie, to proszę. Jeżeli nie, to dziękuję wszystkim radnym za przybycie. Dziękuję panu wójtowi i obsłudze.